Cześć, tu Ania Zalewska. Witam Cię w nagraniu, które przygotowałam razem z ekipą Etrapes. W tym nagraniu przedstawię Ci krok po kroku rozwiązania wszystkich zadań z arkusza matury próbnej z nową erą. Arkusz, który został opublikowany w styczniu 2020. W tym nagraniu arkusz podstawowy, ale na naszym kanale na YouTubie znajdziesz też również arkusz z poziomu rozszerzonego. Zapraszam Cię właśnie na ten kanał, bo znajdziesz tam no, już ponad 20 chyba nagrań z różnymi arkuszami i tymi próbnymi, z różnych wydawnictw i tymi takimi oryginalnymi z CKE, z edycji tych majowych, ale też z tych drugich terminów czerwcowych oraz z tych matur poprawkowych z sierpnia. Także jeśli przygotowujesz się do swojej matury dopiero, to warto poświęcić trochę czasu i przesłuchać trochę tych nagrań, bo znajdziesz tam mnóstwo, mnóstwo wiedzy, która na pewno przyda Ci się na Twoim egzaminie maturalnym. Ja w tych nagraniach staram się tłumaczyć o co chodzi, jak to zrobić, jak to zrozumieć, Mieć. Staram się pokazywać różne sztuczki i dodatkowo takie sposoby, których często nie znajdziesz w podręcznikach, a które ułatwiają Ci w ogóle rozwiązywanie tych zadań. Nawet jeżeli czasem nie do końca rozumiesz, o co chodzi w zadaniu, albo rozumiesz, ale zapomniałeś, jak się to robiło. Staram się właśnie pokazywać, jak sobie wtedy poradzić, żeby mimo wszystko wybrnąć jakoś z tego zadania i zgarnąć te punkty. Więc zapraszam Cię do przesłuchiwania tych naszych nagrań, których, tak jak mówię, jest już całkiem sporo. Zapraszam Cię również do mojej Kursu, kurs przygotowujący do matury podstawowej, jest w dwóch częściach i te dwie części zawierają łącznie 10 lekcji. Łącznie jest tam ponad 40 godzin nagrań, w których tłumaczę na zadaniach maturalnych wszystko, co powinieneś wiedzieć, umieć właśnie przed Twoją maturą. Te nagrania zawierają również bardzo, bardzo wiele wskazówek, trików, sztuczek, których gdzie indziej nie znajdziesz, a które naprawdę ułatwią Ci rozwiązywanie zadań i przede wszystkim zrozumienie tematu, a nie tylko takie... Odhaczenie, że zadanko zrobione. Do tych nagrań dołączone są zadania domowe, więc masz tak naprawdę bardzo obszerny zbiór zadań, na którym dobrze właśnie przećwiczysz to wszystko, co powinieneś umieć do matury. Zapraszam również na e, kurs przygotowujący do matury rozszerzonej, jeśli zdajesz. Ten jest, kurs jest w trzech częściach, bo to jest trochę obszerniejszy materiał, i również zapraszam na taki jeden wyjątkowy nasz kurs, kurs z działu Funkcje, który ten dział omawia od A do Z, tam jest ponad 30 godzin nagrań, więc też bardzo, bardzo dużo wiedzy, no z tego jednego wybranego akurat działu. Więc zapraszam Cię teraz właśnie na ten arkusz y, matury próbnej z nową erą, styczeń 2020, arkusz podstawowy, zadanie pierwsze, dany jest ułamek dziesiętny nieskończony okresowy, na setnym miejscu po przecinku znajduje się w nim cyfra 2, 3, 4 lub 5. No raczej nie rozpisuj tego ułamka, te, tych 100 miejsc po przecinku i nie licz, która tam cyferka właśnie będzie na tym setnym miejscu, dlatego że prawdopodobnie i tak się pomylisz, i tak stracisz ten punkt, i wtedy naprawdę szkoda tego czasu, który na to poświęciłeś. Tego typu zadania pamiętaj, że trzeba robić sposobem jakimś. Jeżeli widzisz, że coś wymagałoby dużej pracy przy rozpisywaniu, zliczaniu, przy wypisywaniu kolejnych jakichś opcji na, na to, co się ma zdarzyć w tym zadaniu, to znaczy, że jest na to jakiś prostszy sposób. Zwłaszcza, że jest to zadanie tylko za jeden punkcik. Czyli masz taki ułamek i rozpisz. Ale tylko trochę, żeby widzieć, jak ten ułamek tutaj wygląda. Tak wygląda właśnie ta część po przecinku, nie pomyl się, tu jedynka jakby nie bierze udziału w tej okresowości, piszesz 0,1, a potem powtarzasz sekwencję 2, 3, 4, 5, a więc tu mamy właśnie to zapisane 0,1, a potem 2,345, 2, 3, 4, 5, 2 3, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. Czyli powtarza nam się ta sekwencja właśnie tutaj czterocyfrowa i chcemy sprawdzić, co jest na setnym miejscu po przecinku. I teraz e, tu proponuję właśnie, jakby oddzielić tą jedynkę od całej tej reszty, bo widzisz, że powtarza nam się tu taka czwórka. Natomiast ta jedynka troszeczkę nam tu namiesza w tym, w tym ciągu cyfr, więc jeżeli my chcemy znaleźć coś, co jest na setnym miejscu po przecinku, to wyrzućmy sobie tą jedynkę stąd i powiedzmy, że chcemy znaleźć coś, co jest na dziewięćdziesiątym dziewiątym miejscu, zaczynając tu odtąd, tak, od tej dwójki. Czyli olejmy już to, żeby nam się to nie mieszało, będzie nam to łatwiej liczyć, jeżeli powiemy, że to jest nasza pierwsza cyfra, to jest druga, trzecia, czwarta i potem znowu piąta, szósta, siódma, ósma takimi pełnymi czwórkami będziemy lecieć bez przejmowania się, że tam coś na początku jeszcze stało, tyle że pamiętaj, że wtedy nie setna cyfra a dziewięćdziesiąta dziewiąta cyfra po przecinku nas interesuje. No i teraz jak tu rozpracować właśnie tą sekwencję? Zawsze na każdym kolejnym czwartym miejscu y, mamy cyfrę 5, cyfrę, która kończy nam tę sekwencję, czyli miejsce pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, potem piąte, szóste, siódme, ósme. 9, 10, 11, 12. Zauważ, że na wszystkich miejscach, które mają numer podzielny przez 4, będzie zawsze cyfra 5. Oczywiście mówię o tej sytuacji, właśnie po skreśleniu tej jedynki. I teraz przesuńmy się trochę dalej z tym jesteśmy gdzieś w okolicach, właśnie tego 99 miejsca i to, co wiemy, to to, że właśnie na miejscach o numerach podzielnych przez 4 zawsze znajduje się piątka. Czyli tu mamy piątkę i tu jest jakieś miejsce podzielne przez 4. To znajdź liczbę najbliższych. 99, która jest podzielna przez 4, najbliższą taką, którą na pewno wiesz, że jest podzielna przez 4. No tu bardzo łatwo wymyśleć, że będzie to setka, tak? 100 się dzieli przez 4, więc wiesz, że gdzieś tam na setnym miejscu będzie na pewno stała cyfra 5, a skoro my chcemy miejsce 99, to musimy przeskoczyć o jeden wcześniej i dostaniemy w takim razie cyfrę 4. Czyli na setnym miejscu, ogólnie na setnym miejscu po przecinku w całej tej oryginalnej liczbie y, będzie się znajdowała cyfra 4. U nas to było jakby miejsce 99 bo sobie zmodyfikowaliśmy, ale wiemy, że to właśnie dokładnie o to chodzi, tak? Jak dorzucimy tu z powrotem tą jedynkę, to mamy tutaj od dwójki 99 miejsc i jeszcze to jedno, czyli faktycznie będzie to w zadaniu ogólnie miejsce setne, czyli będzie to cyfra 4. Zadanie drugie. Liczba przeciwna do liczby takiej jest równa. 1 druga, minus, 1 druga, 2, minus 2. To zacznijmy od tego, co to jest ta liczba przeciwna. To się czasem myli z tym drugim bliźniaczym pojęciem, z liczbą odwrotną. Pamiętaj, że liczba przeciwna to jest liczba z przeciwnym znakiem. Czyli jeśli mam na przykład piątkę, to z przeciwnym znakiem, liczba przeciwna to będzie minus 5. Jeśli mam liczbę ujemną, to przeciwna liczba będzie dodatnia. Tak? Jedynym wyjątkiem jest zero, gdzie no przeciwną liczbą do zera jest nadal zero, no bo minus zero to ten minus nas tam w sumie nie interesuje. Czyli liczba przeciwna do zera to nadal zero, ale tak to zawsze zmieniasz znak, czyli liczba przeciwna to jest liczba z przeciwnym znakiem. Dla porównania właśnie liczba odwrotna to jest odwróć do góry nogami, czyli dla na przykład piątki odwrotna liczba to będzie 1 piąta, dla minus ósemki odwrotna liczba to będzie minus 1 ósma, dla jedynki odwrotna liczba to będzie 1 pierwsza, czyli nadal 1, czyli jakby 1 jest odwrotne do samej siebie, tak? Czyli liczba przeciwna to będzie z przeciwnym znakiem, a więc dorzuć tam minus, a liczba odwrotna to będzie odwróć do góry nogami niezależnie od Znaków, wtedy znak nas nie interesuje. I teraz popatrz, widzisz tu takie odpowiedzi, które są do siebie dosyć podobne. Jedna, druga, minus, jedna, druga, dwa, minus dwa, a więc masz tu właśnie liczby przeciwne ze sobą, masz tu też liczby odwrotne. Nie pomyl się, zrób to bardzo dokładnie i sprawdź trzy razy, czy na pewno wyszedł Ci dobry znak, bo tutaj bardzo łatwo jest się pomylić i zaznaczyć niewłaściwą odpowiedź. Najpierw wyliczmy sobie to i możesz to liczyć tak po prostu, bo tu nie są jakieś wielkie te liczby. Więc możesz je faktycznie przeliczyć, przemnożyć, potem poskracać i dojść do jak najprostszej postaci. A możesz też to zrobić z wykorzystaniem tych wzorów na własności potęg. Ja to zrobię właśnie na tych wzorach, żeby Ci pokazać, jak tu sobie poradzić, gdybyś ewentualnie miał jakieś takie większe liczby, które trudniej będzie przeliczyć, tak po prostu, bo będą na przykład za duże wykładniki tych potęg, albo za duże same te liczby potęgowane. No to tu przejdziemy na podstawę 2 wszędzie, w każdej tej potędze. Dlaczego? Dlatego, że tu już masz dwójkę, tu masz jedną, drugą, a więc też dwójkę. 8 to będzie 2 do potęgi trzeciej. No i w odpowiedziach wszędzie pojawia nam się jakaś postać dwójki, tak? Z plus lub minusem, ewentualnie odwrócona. Czyli tu właśnie sugestia, żeby szukać gdzieś tej dwójki w tych, w tych działaniach, tutaj. Więc ósemkę zamienimy sobie na dwa do potęgi trzeciej, a tutaj też tą minus dwójkę rozbiję na minus 1 razy 2 i osobno to podniosę tutaj do potęgi, żeby dostać właśnie te, wszędzie te potęgi dwójki. Czyli tak, minus 1 razy 2 do trzeciej, no to generalnie skorzystam z tego, że osobno podnoszę jedno, osobno podnoszę drugie. Tu mam jedną, drugą do minus. Piątej. i jeżeli ja podnoszę do potęgi minus, to znaczy, że muszę to odwrócić do góry nogami. A tutaj to, co jest wewnątrz tego nawiasu, pierwiastek z 2 do 3, to popatrz będzie dokładnie ten wzór, zamienimy to na liczbę do potęgi jakiś ułamek. Czyli tutaj mam osobno minus 1 do 3 razy 2 do 3, to jest z tego niebieskiego tutaj, z tej niebieskiej ramki. Tu mam jedną drugą do minus piątej, i według tego wzoru do potęgi minus, to znaczy odwróć do góry nogami, czyli zamiast jednej i drugiej, ja będę miała po prostu dwa, odwrócę to do góry nogami, dwa i do potęgi piątej. Natomiast tutaj mam pierwiastek drugiego stopnia, dwa do potęgi trzeciej, więc według tego pierwiastek drugiego stopnia, dwa do potęgi trzeciej, będę miała dwa do potęgi trzy drugie. Ten wykładnik potęgi idzie mi do licznika, natomiast stopień pierwiastka idzie mi do Mianownika, więc mam tu do potęgi 3 drugie. Tu jeszcze mogę to złączyć ze sobą według tego wzoru, że jeżeli mnożę dwie potęgi o tych samych podstawach, to te wykładniki będę do siebie dodawać. Natomiast tu mam potęgę do potęgi i to będzie według tego wzoru, te wykładniki tym razem ze sobą pomnożę. Minus 1 do 3 to jest minus 1, tu mam 2 do potęgi 3 plus 5, a więc do ósmej, a tu mam 2 do potęgi 3 drugie, do potęgi szóstej, czyli 3 2 razy 6, szóstka z dwójką mi się skróci, będę miała 3 razy 3, a więc 2 do potęgi 9. No i teraz mogę operować tutaj na tych dwójkach, dlatego tą minus 1 osobno wyciągnęłam, żeby zostać przy samych dwójeczkach, czyli 2 do 8 przez 2 do 9, tym razem taki wzorek, te wykładniki będę od siebie tutaj odejmować, czyli mam minus i 2 do potęgi. 8, minus 9, a więc do potęgi minus 1. No i potęga ujemna to znaczy odwróć do góry nogami, czyli będzie minus zostaje, ten minus tutaj stąd zostaje, i 2 do minus jednej drugiej to będzie odwróć do góry nogami, czyli jedna druga. No i otrzymałam jako wynik tej liczby minus jedną drugą, i teraz uwaga, nie pomyl się, to nie jest odpowiedź w naszym zadaniu, bo nas pytają o liczbę przeciwną do. Tej liczby, Czyli to to nie jest odpowiedź, bo akurat minus jedna druga nie jest przeciwna do samej siebie. Liczba przeciwna to będzie jeszcze dołóż do tego minus, czyli przeciwna do minus jednej drugiej to będzie po prostu jedna druga, a więc odpowiedź A. Zadanie trzecie. Ceny pewnego towaru podwyższono o 20%, a następnie otrzymaną w ten sposób nową cenę obniżono o 20%. Cena końcowa jest o 4% wyższa od ceny początkowej, o 2% niższa od ceny początkowej, o 4% niższa od ceny początkowej, równa cenie początkowej. Zadanie, na którym bardzo łatwo się pomylić, i część osób powie, że skoro podwyższono 20% i obniżono o 20%, to znaczy, że nadal jest ta sama cena, a to jest absolutnie nieprawda. Na pewno to nie będzie odpowiedź D. Ta cena nowa nie jest równa cenie początkowej, dlatego że te procenty są obliczane z innych kwot. Jeżeli najpierw podwyższono o 20%, to z tej startowej ceny podwyższano o 20% i otrzymano jakąś nową cenę, i tą otrzymaną nową cenę, obniżona o 20%, więc te drugie 20% jest liczone z tej nowej ceny, to jest z innej podstawy liczony procent, więc to nie będzie obniżka o tyle samo złotych. To nie będzie znowu powrót do tej y, początkowej ceny, y, ta cena się na pewno zmieni, czyli nie odpowiedź D. Więc jak to w takim razie policzyć? Y, no po kolei, możemy to zrobić tak ogólnie. Cena początkowa niech to będzie jakieś X. X możemy zapisać też jako 100% X, dlatego że jeżeli podwyższamy o 20%, to y, pamiętaj, że nie piszemy wtedy X plus 20%, bo taki zapis jest bez sensu. Y, procent zawsze liczymy z czegoś, y, czyli napiszemy X al albo inaczej właśnie 100% X plus 20% z. X -a. Nie możesz napisać po prostu plus 20%, bo, bo z czego jest ten procent liczony, no z X -a właśnie, z tej początkowej ceny. I tutaj właśnie zamiast X -a napisałam 100% X plus jeszcze 20% tej ceny X i to łącznie mi daje 120%, tak? I teraz te 120% możemy sobie zamienić na liczbę. Pamiętaj, że jak zamieniasz procent na liczbę, to przesuwasz przecinek o dwa miejsca w lewo i dostajemy 1,2x, czyli nowa cena po pierwszej zmianie, po tej podwyżce o 20%. To będzie 1,2 starej, pierwotnej ceny. I teraz mamy obniżkę o 20%. Obniżka o 20%, czyli z pewnej ceny startowej, obniżasz o 20%, tak? Czyli będzie generalnie 80%, ale z czego? Z tej ceny, którą tu już wyliczyłeś, z tego 1,2. To jest właśnie to, co mówiłam, że zmienia nam się ta e, kwota, z której my te, e, te procenty liczymy. Tu liczyliśmy procenty z X. -a, Cenę towaru podwyższono o 20% i podwyższaliśmy z ceny x, natomiast teraz tutaj liczymy z innej ceny, z tej nowej, z tej, która nam tutaj wyszła, czyli będziemy mieli 80% z tej ceny, tak? Jeżeli podwyższaliśmy o 20%, to otrzymaliśmy 120% pewnej ceny, a teraz y, obniżamy o 20%, więc otrzymamy 80% pewnej ceny. 80% znowu zamieniamy na liczbę, to będzie 0,8 i teraz łatwo to przeliczysz na kalkulatorze, Mamy 0,96 ceny x, czyli 96%, tak? Teraz z tej liczby przejdę z powrotem na procenty, przesunę przecinek o dwa miejsca teraz w prawo, czyli mam 96% tej pierwotnej początkowej ceny. Czyli widać, że cena została obniżona w efekcie, obniżona o 4%. Tak tu pamiętaj, żeby to jeszcze od siebie odjąć od 100% odejmujesz. To jakby jakim procentem Początkowej ceny jest ten efekt końcowy, i w takim razie otrzymujesz 4%, czyli mamy cenę o 4% niższą od ceny początkowej. Jeśli to ci się wydaje za bardzo zagmatwane, to w takim zadaniu zamkniętym możesz sobie po prostu to zrobić na jakimś konkretnym przykładzie. I wtedy, jako cenę startową, proponuję wpisać 100 zł, bo się najłatwiej liczy i to się tak przekłada bardzo 1 do 1 na te procenty. Czyli 100 zł podwyższam o 20%, czyli do 100 zł dodaję jeszcze 20% ze 100 zł. A więc dodaję 20 zł, czyli mam 120 zł, i teraz od tych 120 zł odejmuję 20%. Ze 120 zł. Tu właśnie widać, że liczysz jakby z innej podstawy te procenty. 20% ze 120 zł to jest 24 zł i otrzymuje 96 zł jako cenę końcową, a właśnie, jeżeli liczyłeś ceny 100 zł od początku, to te 96 złotych to jest po prostu 96% z tej twojej startowej ceny, czyli obniżka jest o 4%. Tutaj łatwo widać i tu na pewno jest to wszystko w miarę jasne. Tyle, że pamiętaj, że takie przykłady możesz sobie pisać tylko wtedy, jak to są zadania. Za Zamknięte w zadaniu otwartym to niestety nie przejdzie. Zadanie czwarte liczba jest równa 40 minus 4 minus 2 pierwiastki z trzech. Mamy tu różnicę takich ułamków i możemy po prostu sprowadzić je do wspólnego mianownika. Możesz też powiedzieć, że usuniemy najpierw niewymierność z mianownika, ale generalnie zauważ, że to wyjdzie na to samo, dlatego że. Jeżeli chcesz sprowadzić do wspólnego mianownika, to ten mianownik musisz pomnożyć przez ten, czyli masz pierwiastek z trzech minus 2 razy pierwiastek z 3 plus 2, a ten mianownik musisz pomnożyć przez ten, czyli masz to samo. Właśnie przez to samo mnożyłbyś, gdybyś chciał usuwać niewymiernych z mianownika, żeby otrzymać właśnie A minus B razy A plus B. Czyli tu w liczniku w takim razie wpiszemy to z plusem, no bo mnożyliśmy przez to z plusem, a tutaj mnożymy przez to z minusem, a więc wpiszemy 1 razy to z minusem, żeby jakby te jedynki już tu pomijam. No no i teraz właśnie w mianowniku mamy te wzory skróconego mnożenia, po to właśnie usuwając niewymierność z mianownika dopisujesz ten sam nawias tylko z przeciwnym znakiem, żeby otrzymać dokładnie ten wzór, bo wtedy będziesz miał po prostu a kwadrat minus b kwadrat. Więc czy ty masz tutaj w jednym miejscu pierwiastek, czy w obu tych elementach masz pierwiastek, to jeżeli to jest pierwiastek drugiego stopnia, to tym wzorem się właśnie go pozbędziesz. W liczniku mamy pierwiastek z 3 plus 2 odjąć. I zapisz to w nawiasie, żeby nie pomylić znaków pierwiastek z 3 minus 2. Na dole mamy a kwadrat minus b kwadrat, yy, czyli a kwadrat minus b kwadrat to będzie tutaj 3 minus 4, a w liczniku no ten nawias można opuścić, czyli będzie pierwiastek z 3 plus 2, a tu masz minus, więc pamiętaj o zmianie znaków w każdym elemencie, czyli masz minus pierwiastek z 3 i plus 2. Tu mamy zmianę znaku. Pierwiastki nam się skrócą tutaj i zostaje nam w liczniku 2 plus 2, a więc 4, w mianowniku minus 1, czyli mamy wynik minus 4, a więc jest tutaj odpowiedź C. Zadanie piąte. Kwota 5000 zł ulokowano w banku na lokacie oprocentowanej 3% w stosunku rocznym z odsetkami kapitalizowanymi co rok. Przy każdej kapitalizacji odsetek pobiera się podatek w wysokości 19%. Kwota lokaty po dwóch latach wyniesie. Mamy tu nie liczyć konkretnie tej kwoty, tylko mamy wskazać jakieś wyrażenie, dzięki któremu będziemy to mogli policzyć. No generalnie myślę, że jak po dwóch latach, to, to można by było nie wkładać tego do żadnego skomplikowanego wzoru, tylko po prostu przeliczyć, ile te odsetki wynoszą po roku, odjąć podatek, przeliczyć znowu odsetki, odjąć podatek i wyjdzie. Ale tutaj każą nam policzyć właśnie niby za pomocą tego wzoru. W tablicach znajdziesz taki wzór, przy czym jest to wzór ogólnie na kapitalizację roczną. W tym zadaniu akurat jest kapitalizacja roczna, ale pamiętaj co oznaczają jakby te poszczególne tutaj elementy. W zależności od tego jakie masz zadanie. KN to jest zawsze ta kwota końcowa z odsetkami. K to jest ta kwota, którą wpłacasz. Natomiast tu nam się może trochę zmieniać. P to jest oprocentowanie, ale pamiętaj, że może to traktować jak oprocentowanie okresu rozliczeniowego i N to będzie ilość okresów rozliczeniowych. To nie jest koniecznie zawsze oprocentowanie w skali roku i ilość lat, bo bo jeżeli kapitalizacja jest raz do roku, to ok, to tak będzie działało. Natomiast pamiętaj, że jeśli na przykład kapitalizację masz co pół roku, albo kwartalną, albo miesięczną, to zmieni się zarówno ten procent, jak i ta liczba okresów rozliczeniowych. Jeśli na przykład kapitalizujesz co pół roku, no to w przeciągu dwóch lat będziesz miał cztery takie półrocza, prawda? Czyli tu wtedy wpiszesz czwórkę, ale wtedy musisz też zmienić oprocentowanie. Jeżeli oprocentowanie w skali roku jest na przykład 10%, to w skali pół roku będzie wtedy 5%. Czyli pamiętaj o tym, że tutaj te dwa elementy mogą się zmienić w zależności od tego, y, jaką masz kapitalizację odsetek. U nas y, jest tak, 5000 zł, no to tu w każdym y, w każdej odpowiedzi się to pojawia. Oprocentowanie jest 3% w stosunku rocznym z odsetkami kapitalizowanymi właśnie co rok. Czyli nie trzeba tego dzielić przez nic, nie trzeba tutaj zmieniać w ogóle tej liczby. Będziesz wpisywał P równe 3%, P równe 3 tutaj wpiszesz, a więc P przez 100 to będzie 3 przez 100, a więc 3 setne, no, czyli liczba, która pojawia nam się tutaj w każdej odpowiedzi. Czyli tu zaskoczenia na razie nie ma. Ile masz tych okresów rozliczeniowych w takim razie? Po dwóch latach, a więc N jest równe 2. No to tu wpiszesz dwójkę, to też zaskoczenia za bardzo nie ma. Czyli wszystko, co tu mamy w tym zadaniu i co mamy wstawić do tego wzoru, to jakby specjalnie nam nic do odpowiedzi nie daje. Dlatego, że w każdej odpowiedzi masz tu wstawione 5000, masz tu wstawione 300 i masz tu wstawione dwa. Każda odpowiedź to zawiera. Ale masz tu jeszcze informację dodatkową, której ten wzór nie uwzględnia, że przy każdej kapitalizacji od odsetek pobiera się podatek w wysokości 19%. I, i odpowiedź A to jest odpowiedź, która zakłada, że nie ma tutaj żadnego podatku od odsetek. To jest taka czysta kwota, którą dostaniesz z tej Lokaty, ale jeżeli chcemy jeszcze od odsetek pobrać podatek, to niestety ten wzór tu nie będzie działał. Dodatkowo musimy tu jeszcze coś zmodyfikować. Gdzie to zmodyfikujemy? Popatrz, odpowiedź B to będzie 0,81. Skąd te 0,81? Z tego, że jeżeli od jednej całości odejmiesz 0,19%, czyli te 19%, to dostaniesz właśnie 0,81. I tutaj ta odpowiedź mówi, że bierzesz 0,81 z tej kwoty jakby całej, bo to, co tu jest, te 5000 razy ten nawias. To jest to, co ty powinieneś wyciągnąć z tej lokaty po tym okresie, który gdzieś tam jest założony, tak? I tu jest napisane, że wyciągniesz 0,81 z tego. To jest nieprawda, bo zauważ, że podatek pobiera się tylko od odsetek, czyli od tego, co zarobiłeś na tej lokacie. Nie od tej kwoty, którą włożyłeś na lokatę, tylko od kwoty, którą zarobiłeś na tej lokacie. To jest podatek od twojego zarobku, czyli nie możesz te 0,81 mnożyć przez całą tę kwotę, którą chcesz z tej lokaty teraz wyciągnąć, łącznie z tym twoim wkładem. To nie może być odpowiedź B. Ty musisz 0,81 Mnożyć tylko i wyłącznie przez to, co otrzymasz przez ten Twój zarobek. Odprowadzono 19%, więc pozostało właśnie 81%, a więc mnożyć będziesz te odsetki przez 81, bo to jest to, co Ci zostanie. Pamiętaj właśnie, że ty 19% masz oddać, więc zostaje ci 81% z tych odsetek. Te 3 setne to jest właśnie ta kwota, którą dostaniesz, jeden. Oznacza, że to jest cała Twoja kwota, którą wpłaciłeś, i do tej kwoty, którą wpłaciłeś, dorzucasz jeszcze odsetki. Te 3% to są właśnie te odsetki. I od tych odsetek tylko odprowadzasz 19%, więc 19% oddajesz, dla Ciebie zostaje 81%. Dlatego tutaj, w tym miejscu, odsetki mnożysz przez 0,81 i mamy tu odpowiedź C. Zadanie szóste. Zbiorem rozwiązań nierówności 2x razy x plus 3 mniejsze lub równe 0 jest. No, zadanko w sumie dosyć proste. Możemy zacząć od tego, jaka to jest nierówność. Masz tu napisane mniejsze lub równe, a wiesz, że jak jest mniejsze lub równe, to przedziały powinny być podomykane, czyli odpowiedź A odpada. Odpowiedź A byłaby możliwa jedynie wtedy, gdybyś tutaj miał mniejsze. I masz mniejsze lub równe, większe lub równe, to jeśli jesteś przy konkretnych liczbach, to przedziały będziesz miał podomykane. No i teraz popatrz tu nawet nie musisz liczyć miejsc zerowych, bo masz je już policzone w każdej odpowiedzi nawet tej złej, masz wszędzie te same miejsca zerowe, no jedynie ewentualnie w odpowiedzi C. Masz y, tylko jedną liczbę tu zaznaczoną, tej drugiej gdzieś tam brakuje, czyli też widzimy, że to chyba nie będzie ta odpowiedź. No w każdym razie, gdybyś chciał to policzyć, no to wierzę, że pierwsze jest zerem lub drugie jest zerem. Możesz to też przemnożyć i wyliczyć deltą, ale tak będzie szybciej, czyli faktycznie dostajemy 0 i minus trójkę. No i te dwa miejsca zerowe, obojętnie czy wzięliśmy je stąd, czy wyliczyliśmy je tutaj, zaznaczamy na osi. Y, tu, gdybyśmy to przemnożyli, otrzymalibyśmy 2x kwadrat plus jeszcze coś tam, czyli ramiona będą skierowane w górę, bo przy x kwadrat jest coś dodatniego, najmniejsze lub równe od zera, czyli coś, co jest poniżej osi lub na osi, czyli tu mamy kółka pełne, a więc odpowiedź to będzie x należy od minus 3 do 0, obu stron niedomknięte, czyli mamy tu odpowiedź D. Zadanie siódme. Układ równań z niewiadomymi x i y ma nieskończenie wiele rozwiązań, gdy a jest równe 9 minus 9, 1, gdy a jest dowolną liczbą rzeczywistą. Możesz tu podstawiać sobie te proponowane A i patrzeć, co ci będzie wychodzić, ale jeżeli rozumiesz, o co chodzi z tym nieskończenie wiele rozwiązań, to w zasadzie zrobisz to zadanie w pamięci, bez żadnego liczenia. Popatrz, masz układ równań i dla, masz trzy różne przypadki na to, jakie te układ równań będzie miał rozwiązania. Masz taki zwykły układ równań, on się nazywa oznaczony i on ma jakieś konkretne rozwiązanie, ewentualnie rozwiązania. Tutaj w tym zadaniu mamy akurat dwa równania liniowe, więc. Faktycznie to będzie wyglądało tak jak na tym rysunku, że y, gdybyś to narysował w układzie współrzędnych, to miałbyś dwie proste. I te dwie proste mogą ci się przeciąć w jednym miejscu i wtedy masz jakieś jedno konkretne rozwiązanie. Gdyby tu było coś innego, jakieś inne wykresiki narysowane, to być może przecięłoby się na przykład w dwóch, w trzech miejscach. W przypadku takich dwóch prostych, jeżeli się przetnie, to przetnie się raz. Czyli układ oznaczony, a więc masz jakieś jedno konkretne rozwiązanie. Czyli taka sytuacja, że jeżeli ty sobie rozwiązujesz ten układ równań, to wychodzi ci x równa się liczba, y równa się liczba i to jest twoja odpowiedź. I to jest jedno rozwiązanie, bo pamiętaj, że w układzie równań Jednym rozwiązaniem jest para liczb x i y jeżeli masz tak układ tu skonstruowany, tak? To jest wtedy jedno rozwiązanie. X równa się, Y równa się, traktujemy jako jedno rozwiązanie, jako taką parę. Ten, ten X to jest wtedy ta pierwsza współrzędna, Y to jest druga współrzędna tego tutaj punktu przecięcia. Czyli to jest układ oznaczony i on ma dokładnie jedno rozwiązanie. Układ nieoznaczony, czyli ma nieskończenie wiele rozwiązań i w przypadku dwóch prostych będą się one ze sobą pokrywać. Wtedy punkty wspólne, to jest po prostu cała ta, ta prosta, więc jest ich nieskończenie wiele i w takim razie układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań. Jeszcze masz ewentualnie układ sprzeczny, który nie ma rozwiązań, no i dla prostych będą to dwie proste równoległe, czyli proste, które się nigdzie nie przetną, a więc nie mają żadnych punktów wspólnych, więc faktycznie układ nie będzie miał rozwiązań. Czyli nas będzie interesował ten układ nieoznaczony. On ma mieć nieskończenie wiele rozwiązań, a więc będzie to układ nieoznaczony, a więc muszą to być po prostu dwie, te same proste te dwa równania mają prezentować dwie dokładnie te same proste. A to będą dwie te same proste, kiedy, kiedy będziesz miał w każdym miejscu dokładnie te same współczynniki. Tutaj w tym układzie równań nie masz równań kierunkowych, czyli tych y równa się, tylko masz takie postacie, gdzie masz coś razy x, coś razy y równa się i ten wyraz wolny. Więc jeśli chcesz mieć dokładnie dwie te same proste, to spróbuj to tak ustawić, żeby mieć te same współczynniki. No tu, no, tu nie wiemy, co jest, więc nie wiemy, jak tutaj dobrać tak, żeby to było mi Minus 3 równe, ale możemy sobie dobrać tak, żeby mieć to samo przy x. Czyli skoro tu mam minus 6, to żeby tu otrzymać minus 6, to pomnożę to sobie razy minus 3, całą tą linijkę, i otrzymam wtedy minus 6x, tu mam minus 3 razy minus 3, a więc plus 9y, no i minus 1 razy minus 3 to będzie 3. I teraz popatrz, przy x masz to samo. Wyraz wolny masz ten sam, więc żeby to były dwie te same proste, to przy y też musisz mieć to samo, czyli a jest równe 9, czyli mamy tu gotową odpowiedź a. Gdybyś tu rozwiązywał tą metodą, że podstawiasz sobie, no to wtedy też musiałbyś rozumieć, co, co tam się dzieje i jakie wnioski masz wyciągnąć. W przypadku tej prawidłowej odpowiedzi, że A równa się 9, wstawiłbyś za A9 i rozwiązywałbyś to na przykład metodą przeciwnych współczynników albo metodą podstawienia, efekt byłby taki, że wyszłoby ci równanie, gdzie po lewej i po prawej stronie jest to samo. Xy się skrócą i dostaniesz na przykład 0 równa się 0, czyli równanie, które jest zawsze prawdziwe. Zadanie ósme. Równanie x kwadrat minus 1, x kwadrat plus 5x równe 0 ma 3, 4 rozwiązania, których suma jest równa 5, 3, 4 rozwiązania, których suma jest równa minus 5. Masz takie równanie, postać takiego iloczynu równa się zero, i jeżeli widzisz coś takiego, to nigdy tego nie przemnażaj. Bo jeśli nie znasz no, różnych narzędzi z rozszerzenia, to możesz mieć problem, żeby potem wrócić do jakiejś sensownej postaci. W zasadzie no, na poziomie podstawowym umiemy to rozwiązać tylko wtedy, kiedy jest to właśnie w postaci nawiasów, bo można to sobie wtedy rozdzielić na dwie części. Iloczyn jest zerem wtedy, kiedy pierwsza część jest zerem, lub druga część jest zerem. Czyli y, pamiętaj, żeby nie przemnażać, tylko od razu rozbijać na dwie osobne części i tu już jest łatwo. Tu już możesz sobie jakkolwiek poradzić, żeby to rozwiązać. Możesz przerzucić na drugą stronę, ale wtedy pamiętaj, że masz dwie odpowiedzi tutaj. x jest 1 lub x jest minus 1. No to jest takie trochę niebezpieczne to przerzucanie na prawo, ale jest ok, jeśli właśnie pamiętasz o tym, że masz dwa rozwiązania. Ewentualnie tu możesz sobie to rozbić na wzór skróconego mnożenia, ewentualnie deltą, jakkolwiek w każdym razie masz dojść do rozwiązania, że to jest x równe 1 lub x równe minus 1. No i tutaj wyciągamy x przed nawias, też ewentualnie nie możesz to deltą rozpisać, ale jeśli widzisz, że da się wyciągnąć, to będzie trochę szybciej i wtedy znowu tak samo jak tu rozbijasz to na dwie części, że to pierwsze jest zerem lub to drugie jest zerem, no i tu jeszcze wystarczy tylko tą piątkę na drugą stronę przerzucić i gotowe. Czyli masz jedno, drugie, trzecie, czwarte rozwiązanie. Masz cztery rozwiązania, czyli wyrzuć od razu A i C, bo trzy rozwiązania będą tu nieprawidłową odpowiedzią. No i pytanie jeszcze jakaś ich suma, 5 czy minus 5, no to po prostu dodajesz to do siebie, 1 i minus 1 no to nam da 0 plus jeszcze 0, czyli tak naprawdę o wyniku decyduje tylko ta liczba tutaj, a więc suma tych czterech rozwiązań będzie równa minus 5, czyli mamy odpowiedź D. Zadanie dziewiąte. Liczba A równa 2,2 jest przybliżeniem z nadmiarem liczby X. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy tysięczne gdy i 4 propozycje dla X. E, przypomnijmy sobie najpierw, o co chodzi z tym błędem bezwzględnym. Tego pojęcia nie ma w tablicach. Mamy dwa takie pojęcia: błąd bezwzględny i błąd względny, i wytłumaczę na takim prostym przykładzie, który zawsze podaję, o co chodzi właśnie z tym błędem bezwzględnym i względnym, bo dobrze jest, żebyś to zrozumiał i wtedy sam będziesz sobie w stanie wykombinować jakieś wzory, czy zależności, których w danym zadaniu. Musi już użyć. Yy, załóżmy, że ważymy zwierzątka. Mamy kotka do zważenia, mamy konia do zważenia i pomyliliśmy się przy tym ważeniu o 2 kilo i w jednym i w drugim przypadku. No i jeżeli pomyliliśmy się o 2 kilo, załóżmy na plus. To kot z 4 kilo zrobił nam się 6 kg, a w przypadku konia z 500 kg mamy 502 kg. I błąd bezwzględny polega na tym, że bez względu na to, jakie zwierzątko ważyłeś, duże, małe, bardzo duże, nie ma to znaczenia, bez względu właśnie na to, kogo ważyłeś, pomyliłeś się o 2 kg. To jest i po prostu jedna konkretna liczba, bez żadnego kontekstu. Pomyłka jest o 2 kg. Natomiast błąd względny pokazuje nam już właśnie względem, czego my się pomyliliśmy. Czy to są 2 kg względem kotka, który ważył załóżmy 4 kg i zrobił nam się z tego 6-kilowy kotek, czyli różnica jest spora? Czy to są 2 kg względem konia, który ważył załóżmy 500 kg i no te 500, a 502 to już różnica nie jest taka duża, tak? Czyli ten błąd względny właśnie pokazuje nam, czy różnica jest duża. Czy różnica jest mała? Liczymy to tak, że właśnie ten błąd bezwzględny, czyli tą pomyłkę, dzielimy przez oryginalną liczbę i mnożymy razy 100%. Czyli widać, że te 2 kg dla kota to jest bardzo dużo, a dla konia to jest bardzo mało. Na tym polega ten błąd względny. Natomiast my tu mamy w zadaniu jedynie błąd bezwzględny, więc tym się tu nie musimy przejmować. I ten błąd bezwzględny jest niezależnie od tego, w którą stronę się pomylisz. Czy powiedziałeś za dużo, czy za mało w stosunku do tego, co jest tą oryginalną właściwą liczbą. No, i o błędzie względnym, bezwzględnym możemy mówić albo jak się faktycznie pomyliliśmy, na przykład, bo waga była niespecjalnie dobra, albo jak y, przybliżamy jakąś liczbę. Generalnie, zawsze kiedy mamy jakąś faktyczną liczbę i, i my tą liczbę w jakiś sposób zmieniamy, i tutaj mamy liczbę a 2,2, ,2, i to jest przybliżenie z nadmiarem liczby x, czyli x to jest ta oryginalna liczba i przybliżyliśmy ją do takiej. I mamy tutaj informację, że jest to przybliżenie z nadmiarem. I teraz przybliżenie z nadmiarem to znaczy, że zaokrąglono tę liczbę w górę, czyli że to przybliżenie jest większe niż x. Do, do tego mamy jeszcze do paru przybliżenie z niedomiarem, czyli że zaokrąglono tę liczbę w dół, czyli że ta liczba, która nam wyszła, jest mniejsza niż ten x. Z nadmiarem, czyli dołożyłeś i z niedomiarem, czyli odjąłeś trochę. Czyli my mamy przybliżenie z nadmiarem, a więc zaokrąglono... W górę, a więc ta liczba a jest większa niż x, czyli możemy zapisać, że x musi być mniejszy niż liczba a, czyli niż te 2,2. ,2. Od razu możemy w takim razie wyrzucić dwie odpowiedzi, tą i tą, bo to nam nie pasuje do tego przybliżenia z nadmiarem. My chcemy, żeby nasza liczba x była mniejsza niż 2,2, ,2, bo poza okrągleniu w górę. Otrzymaliśmy 2,2. No i teraz ten błąd bezwzględny przybliżenie jest równy 4000. Błąd bezwzględny to jest właśnie ta różnica między oryginalną liczbą a tym przybliżeniem, które nam wyszło, niezależnie od tego czy zaokrąglaliśmy w górę czy w dół, czyli czy do tej oryginalnej liczby chcemy dołożyć kawałek czy odjąć kawałki. Generalnie można napisać, że błąd bezwzględny to jest wartość bezwzględna z oryginalnej liczby odjąć przybliżenie. No, jeżeli od oryginalnej liczby odejmiesz przybliżenie, to ci wyjdzie właśnie coś albo na plus, albo na minus i ta wartość bezwzględna nam to skasuje, bo błąd bezwzględny nie patrzy na to, w którą stronę się pomyliłeś. Generalnie w ogólnym przypadku moglibyśmy napisać, że ten błąd bezwzględny to jest właśnie ta oryginalna liczba x minus te 2,2 i rozwiązując takie równanie z wartością bezwzględną, otrzymaliśmy. Mielibyśmy dwie odpowiedzi, jedna by była przybliżeniem z nadmiarem, jedna przybliżeniem z niedomiarem. Natomiast my wiemy, że mamy przybliżenie z nadmiarem, a więc, że ta liczba a jest większa niż x, więc nie musimy tu czarować żadnymi wzorami, tylko napiszemy, że ta liczba x to jest od tego przybliżenia, które jest większe, odejmij ten błąd bezwzględny i dostaniesz dokładnie tyle. Czyli mamy tu odpowiedź d. Właśnie do tej liczby dołożyliśmy tyle, otrzymaliśmy przybliżenie z nadmiarem i wynosi ono dokładnie 2,2%. Zadanie 10. Przyjmijmy, że logarytm z 3 jest równy a, wtedy logarytm ze 127 jest równy 2 przez a do 3, 2 przez 3a, trzy 3a trzy minus 2, 2 minus 3a. Za każdym razem mamy ten sam logarytm i y, różne odpowiedzi, jeśli chodzi o to, jaki wynik jest w zależności właśnie od tej liczby, tutaj a. No to musimy obliczyć sobie ten logarytm. Otwieramy tablicę na wzorach z logarytmami i na początek skorzystamy z tego wzoru, gdzie mamy po prostu logarytm z jakiegoś ułamka. Możemy to rozbić na dwie części, na logarytm z licznika minus logarytm z mianownika w ten sposób. No i teraz jakoś działamy dalej, tylko że tu nie mamy podstawy tego logarytmu. W tablicach znajdziesz zapis, że logarytm przy podstawie 10 z x można też zapisać właśnie jako logarytm z x bez tej podstawy albo nawet lg x również bez tej podstawy. Czyli jeżeli nie masz podstawy logarytmowania, to znaczy, że ta podstawa jest równa 10. I możesz sobie to tu tak zapisać. Logarytm przy podstawie 10 ze 100. No i tu też jest logarytm przy podstawie 10 z 27, ale nie piszę tego, bo tu i tak mi to nie będzie potrzebne. Logarytm przy podstawie 10 ze 100 da się obliczyć, natomiast w przypadku trójki czy pewnej potęgi trójki nie będzie się dało obliczyć logarytmu przy podstawie 10. Więc tu mi się przydała ta dziesiątka na dole i teraz obliczymy sobie w takim razie po prostu ile to jest warte, bo właśnie tutaj się da. Mamy logarytm przy podstawie 10 ze 100. Zapiszmy, że to się równa jakieś B, tak według tego wzoru i teraz popatrz, masz takie kółeczko A do potęgi B jest równe C, czyli 10 do potęgi B jest równe 100. Moje A to jest 10, moje C to jest 100, a więc 10 do potęgi B to jest 100, czyli B jest po prostu równe 2, tak? 10 do której potęgi jest 100? Do potęgi drugiej. A więc z tego pierwszego elementu mam tutaj 2, no i potem odjąć i logarytm z 3 do potęgi trzeciej. Dlaczego to tak zamieniłam? Dlatego, że ja chcę mieć na siłę logarytm z 3, żeby wykorzystać ten warunek, który tu jest w poleceniu. A 27 to jest 3 do potęgi trzeciej. I ta potęga nam tu nie przeszkadza, dlatego że mamy tutaj wzorek, który nam tą potęgę ściągnie na dół. Logarytm przy jakiejś podstawie z x do potęgi r to będzie. R razy po prostu logarytm przy tej podstawie z x. Czyli tutaj no, podstawa nie ma znaczenia, tak? Po prostu ta trójka z wykładnika schodzi nam tutaj naprzód i mamy 3 logarytmy z trzech. No i ten logarytm z 3 to już jest właśnie tu w poleceniu, czyli mamy w takim razie 2 minus 3 razy to, czyli 3 razy a. No i mamy tutaj odpowiedź D. Zadanie 11. Funkcja liniowa f określona wzorem f od x równa 2x plus b osiąga wartości dodatnie tylko wtedy, gdy x jest większa od minus 2. Punkt przecięcia wykresu funkcji f z osią o y to 0,4, 0, minus 4, 4, 0, minus 2, 0. Zadanie, w którym możesz sobie pokombinować i zrobić bardzo proste obliczenia i dokładnie wyznaczyć właśnie ten punkt, ale możesz też po prostu wyciągnąć wnioski odnośnie kilku własności tej funkcji, i naszkicować wykres i zobaczyć, gdzie w ogóle jest szansa, że ten punkt będzie leżał. Zacznijmy od monotoniczności tej funkcji, bo masz tu podany współczynnik stojący przy X, ten współczynnik A i on decyduje o tym, czy ta funkcja jest rosnąca, malejąca, czy stała, ponieważ mamy tutaj dwójkę, to jest to A większe od zera, a więc ta funkcja na pewno będzie rosnąca. Czyli tyle. Wiesz o tej funkcji liniowej, że jest ona rosnąca. No to spróbujmy sobie to mniej więcej naszkicować. Tylko w którym miejscu naszkicujemy tę rosnącą funkcję liniową? Masz jeszcze drugą informację, że ta funkcja osiąga wartości dodatnie. Tylko wtedy, gdy x jest większe od minus 2. Pamiętaj, że wartości to są y. Zbiór wartości odczytujesz po osi y, czyli wartości dodatnie oznacza y dodatnie, czyli y, po prostu wykres znajduje się powyżej osi x'ów wtedy, gdy x jest większy od minus 2. Większy od minus 2, czyli po tej stronie. Czyli wykres znajduje się powyżej osi x'ów, tylko w tym niebieskim obszarze, a więc ta funkcja będzie szła mniej więcej tak. Czyli będzie to funkcja rosnąca i na minus dwójce przebija. Nam oś x i wartości są dodatnie właśnie dla x większych od minus -2, wartości są ujemne dla x mniejszych od minus -2, czyli tak mniej więcej przebiega wykres tej funkcji. Oczywiście nie wiem, czy dobrze narysowałam kąt nachylenia te, tej, tego wykresu, ale mniej więcej tak to będzie wyglądało. I teraz pytają nas o punkt przecięcia wykresu funkcji f z osią o y. No i co możesz zauważyć? Zawsze punkt przecięcia z osią o y to jest punkt o współrzędnych 0, coś, no bo X jest równe 0, tak? Zawsze tu x jest równe 0, a y jest jakiś. Na przykład Y jest 10, 20, minus 3, ale x jest zawsze na pewno o zerem. I na tej podstawie możesz już wyrzucić dwie odpowiedzi, bo ty chcesz mieć punkt o konstrukcji 0b. X jest zerem, a Y jest właśnie jakiś tam. A tu masz odwrotnie, czyli te dwa punkty od razu wyrzucasz. No i teraz właśnie ten punkt przecięcia z osią Y, to jest zawsze punkt 0B, takie ma współrzędne, gdzie B to jest właśnie ten e, współczynnik, którego my tu akurat nie mamy, ale ponieważ wiemy, że tak mniej więcej przebiega wykres tej funkcji, to wiemy też, że ten punkt B u nas będzie y, dodatni po prostu, tak? Czyli masz do wyboru 0,4 albo 0, minus 4, no to jeśli tak wygląda ten wykres, funkcja jest rosnąca i tu mamy, no jak się okazuje, miejsce zerowe na minus 2. To znaczy, że to B musi być dodatnie, a więc musi to być na pewno czwórka, czyli będzie to odpowiedź A, 04 Gdyby to miało być 0, 4, to musielibyśmy oś Y przebić gdzieś tutaj, a widzimy po tych własnościach, że jednak będzie przebita tutaj na Y dodatnim. Zadanie 12. W symetrii osiowej względem osi o y obrazem wykresu funkcji liniowej f od x równe minus 1 trzecia x plus 1 plus 4 trzecie jest prosta, opisana równaniem. Cztery propozycje. Coś tam chyba jest w tablicach o symetriach, przynajmniej o tym, jak znaleźć punkt symetryczny względem którejś osi, ale ja w ogóle nie polecam tych, tych wzorków, bo najłatwiej jest po prostu narszkicować sobie nawet tak mniej więcej na oko wykres tej funkcji w układzie współrzędnych na podstawie takich bardzo prostych własności i zrobić to tak obrazowo, czyli narysować tą prostą symetryczną względem tego, o czym tam mówię. Więc w tym przypadku nie polecam otwierania tablic, tylko naszkicowanie sobie tego, tego wykresu funkcji. Najpierw go sobie trochę uporządkujmy, bo on tu jest w takiej niefajnej postaci. Tu są jakieś działania w ogóle do wykonania, więc wykonajmy te działania, czyli najpierw przemnóżmy minus 1 trzecią przez ten nawias. Mamy minus 1 trzecia x i minus 1 trzecia, plus jeszcze 4 trzecie. No i tutaj te dwie liczby można ze sobą połączyć. Masz 4 trzecie, odjąć 1 trzecia, a więc łącznie 3 trzecie, czyli 1. Czyli masz tak naprawdę wzór funkcji f od x równe minus 1 trzecia x plus 1. I teraz sobie naszkicuj to więcej. Więcej. E, widzisz, że przy x stoi liczba ujemna, masz minus 1 trzecią. Skoro liczba jest ujemna, to ta funkcja będzie malejąca. No, i do tego masz jeszcze tutaj napisane plus 1, a ta jedynka będzie nam oznaczać punkt przycięcia z osią Y. Czyli jak sobie to naszkicujemy tutaj, no to przycina nam się właśnie tutaj w, w tym punkcie 01, tak? Tutaj według tego wzoru AX plus B, no to w punkcie 0B przecina oś Y, tutaj będzie ta jedynka, czyli tu na jedynce się nam będzie przycinać. No i do tego funkcja jest malejąca, czyli poleci jakoś tak. Znowu nie wiem, czy to jest pod dobrym kątem, ale bez żadnych dodatkowych obliczeń jestem w stanie narysować taki wykres i zobaczymy, czy jakieś dodatkowe obliczenia będą w ogóle potrzebne. Jeśli tak, no to sobie coś tam doliczę, co będzie trzeba. Jeśli nie, no to jakby nie tracę czasu na jakieś dodatkowe rzeczy typu miejsce zerowe, czy jakieś tam właśnie kąty nachylenia i tak dalej. No i teraz masz symetrię osiową względem osi Y, czyli względem tej osi. A więc to, co tu zaznaczyłam na zielono, to jest lustro. Y, względem którego będziemy odbijać właśnie tę prostą. Czyli narysuj teraz prostą, która jest symetryczna do tej niebieskiej, względem tej zielonej, tutaj prostej. No to będzie tak wyglądało, prawda? Y, przebijasz ten kawałek tutaj i ten kawałek tutaj. Czyli masz taką prostą. To jest nasza nowa prosta, która jest właśnie symetryczna względem osi Y. I teraz, jaki ona może mieć wzór? Po pierwsze, zauważ, że przechodzi znowu przez ten punkt 0,1, czyli że nadal ten współczynnik B będzie równy plus 1 ten punkt przecięcia z osią y nam się nie zmienił, a więc i również ta końcówka wzoru plus b nam się nie zmieni. Czyli musimy mieć plus 1, a więc wyrzucamy odpowiedź b i wyrzucamy odpowiedź d. Na pewno będzie to w postaci coś x plus 1. Ale co się zmieniło? Funkcję mieliśmy malejącą, teraz mamy funkcję rosnącą, a jak funkcja jest rosnąca, to a jest większe od zera, tak? Ten współczynnik przy x musi być większy od zera, więc będzie to na pewno odpowiedź a, bo tutaj mamy 1 trzecią, a tu mamy minus 1 trzecią, czyli ta funkcja byłaby malejąca, ale My widzimy wyraźnie, że ta nasza czerwona będzie rosnąca, a więc będzie to 1 trzecia X plus 1. Oczywiście można tutaj wyznaczyć dokładnie obliczeniami to rozwiązać tutaj i dojść do tych samych wniosków, ale nie jest to Ci tu potrzebne. Wystarczy, że sobie narysujesz i na podstawie po prostu pewnych własności zauważysz, że musisz mieć na końcu plus 1, bo w takim miejscu przecina nam się z osią Y i że musi to być funkcja rosnąca, a więc przy X musi stać liczba dodatnia na tej podstawie. Jeżeli masz cztery propozycje odpowiedzi, to, to ci wystarczy, żeby znaleźć tę właściwą zadanie trzynaste. Wskaż wzór funkcji kwadratowej, której zbiorem wartości jest przedział od minus nieskończoności do minus dwa. Znowu zadanie z funkcji, tym razem kwadratowej, pytają nas o jakieś własności i znowu nie licz od razu jakieś tam delty, nie wiadomo czego, miejsc zerowych, broń Boże, tylko zastanów się właśnie, jakie własności ma ta funkcja. W przypadku funkcji kwadratowej wykres wygląda tak. Albo masz ramiona skierowane w górę, albo masz ramiona skierowane w dół. I niezależnie od tego, w którą stronę, to zawsze kluczowym dla zbioru wartości będzie wierzchołek. Dlatego że jak masz ramiona skierowane w górę, to poniżej wierzchołka nie masz nic, nie masz w ogóle żadnych y, punktów y, tego wykresu, dopiero na wierzchołku zaczyna się wykres y, i leci sobie w górę tutaj jedno ramię i tu drugie ramię, tak? Czyli jak masz ramiona skierowane w górę, to zbiór wartości będzie od Q domknięte, bo ten punkt należy przecież, do plus nieskończoności. No i jak masz ramiona skierowane w dół, no to tu od minus nieskończoności sobie leci, te ramiona tutaj się ciągną w minus nieskończoność i tutaj zawraca nam to na wierzchołku i tu jest najwyższy punkt możliwy, czyli zbiór wartości będzie od minus nieskończoności do q, domknięte powyżej nic już nie ma. Czyli zawsze zbiór wartości będzie się opierał o ten właśnie wierzchołek. Przede wszystkim mamy tak, od minus nieskończoności do minus 2 domknięte, a więc będziemy mieli tą sytuację, czyli ramiona na pewno skierowane w dół. Tutaj ramiona w górę byłoby od ku do plus nieskończoności, a my mamy odwrotnie, czyli to nas nie interesuje. Mamy w takim razie ramiona skierowane w dół, a ramiona są skierowane w dół, kiedy pamiętasz, A jest mniejsze od 0. A, czyli w tym przypadku to, co stoi przed nawiasem, czyli a musi być mniejsze od zera, a więc odpowiedź A i odpowiedź D odpadają, bo tutaj jest większe od zera, czyli minus trójka będzie ok. I teraz co mamy, popatrz, w obu przypadkach minus 3x minus 2 kwadrat, raz jest minus 2, raz jest plus 2. My tu mamy przedział od minus nieskończoności do minus 2, czyli wniosek z tego taki, że Q jest równy minus 2, bo zbiór wartości będzie od minus nieskończoności do Q. Czyli Q jest równe dokładnie minus 2 w tym wzorze, właśnie w postaci kanonicznej, bo tu w każdej odpowiedzi masz postać kanoniczną tego wzoru. W tym wzorze Q występuje na końcu jako po prostu plus Q, czyli na końcu za nawiasem masz dołożyć plus minus 2, a więc będzie to odpowiedź B. Na końcu ma stać po prostu minus dwójka. Tutaj P miałby ze zmianami minionym znakiem, ale nas to w ogóle nie interesuje. Nie ma tu znaczenia w tym zadaniu. Ma znaczenie jedynie właśnie A, że ma być koniecznie ujemne, bo ramiona mają być skierowane w dół i Q musi być równe minus 2, a więc za nawiasem piszesz na końcu minus 2, a więc będzie to odpowiedź B. Zadanie 14. W pewnym trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna jest 3 razy dłuższa od jednej z przyprostokątnych. Wartość cosinusa mniejszego kąta ostrego tego trójkąta jest równa. 1, 3, 2 pierwiastki z 2 przez 3, 1 przez 2 pierwiastki z 2, 3 przez 2 pierwiastki z 2. Rysunek oczywiście, mamy trójkąt prostokątny i przeciwprostokątna jest trzy razy dłuższa od jednej z przyprostokątnych. Czyli możesz jedną z przyprostokątnych zaznaczyć, że ma długość 1, a przeciwprostokątna jest trzy razy dłuższa, a więc będzie miała długość 3. Możesz tak zrobić w zadaniu zamkniętym. Użyć sobie przykładowych liczb i na tych liczbach sobie obliczać. Natomiast w zadaniu otwartym nie mógłbyś napisać, że długość jest 1 i długość jest 3, tylko musiałbyś napisać na przykład x i 3x bo musiałbyś to robić na ogólnych danych. Tutaj dajemy sobie przykład, że pasuje do tego zadania trójkąt, gdzie dasz długość, konkretnie jeden, a nie 1x i konkretnie 3, a nie 3x. Możesz tu też oczywiście napisać właśnie x i 3x i liczyć wszystko na x. Wyjdzie na to samo, tyle że będziesz miał więcej pisania i będzie to trochę słabiej wyglądało, bo zawsze jak są jakieś literki, to trochę gorzej się liczy. Tu będziemy liczyć na konkretnych liczbach, ale pamiętaj, że możesz liczyć na konkretnych liczbach tylko dlatego, że nikt twojego rozwiązania nie sprawdza, sprawdzają tylko, która to jest odpowiedź. Czyli tu no, obliczmy sobie ten trzeci bok z Pitego Rasa, w takim razie x kwadrat plus 1 kwadrat równa się 3 kwadrat, czyli x kwadrat plus 1 to 9, a więc x kwadrat to będzie 8. Pierwiastkujemy pierwiastek z 8, to będzie inaczej pierwiastek z 4 razy 2, pierwiastek z 4 to jest 2. No i tutaj ta dwójka zostaje pod pierwiastkiem. Czyli tu wpisujemy tę długość, mamy w takim razie długości wszystkich trzech boków tego trójkąta. No i teraz chcemy kosinus obliczyć, więc zaznaczamy sobie tutaj te dwa kąty. Kosinus mniejszego kąta ostrego tego trójkąta, który kąt jest mniejszy. Zasada jest taka, że mniejszy kąt jest naprzeciwko krótszego boku. Czyli tu masz bok długości 1, tu masz dwa pierwiastki z dwóch, a więc dwa razy jakiś. 1, 4, czyli tutaj masz jakieś 2,8, a tu masz 3, tak? No tutaj wiadomo, że ten kąt jest największy w tym trójkącie, bo ma 90 stopni, a te dwa są ostre. Czyli mniejszy kąt będzie naprzeciwko krótszego boku, a więc naprzeciwko jedynki. Tu masz 1, naprzeciwko będzie mniejszy kąt, a tu masz dwa pierwiastki z dwóch, czyli jakieś 2,8 i to będzie większy kąt ostry. Więc chcemy obliczyć cosinus kąta alfa, otwieramy sobie tablicę i jeżeli sam rysujesz właśnie trójkąt w jakimś zadaniu, który ci będzie potrzebny do funkcji trygonometrycznych, to właśnie warto go narysować w tą samą stronę, co ten trójkąt tutaj w tablicach, bo wtedy bardzo łatwo ci będzie odczytać od razu, które to są boki. Więc cosinus kąta alfa to jest właśnie też ten kąt tutaj, taki analogiczny. Kosinus kąta alfa to będzie B do C, czyli przyprostokątna leżąca przy kącie alfa podzielić przez przeciwprostokątna, czyli u nas to będzie tak. Tak przyprostokątna przy kącie alfa podzielić przez przeciwprostokątna, czyli dwa pierwiastki z 2 przez 3, i mamy tu w takim razie odpowiedź B. Zadanie 15 na rysunku dany jest wykres funkcji y równe f od x, której dziedziną jest zbiór d. Wskaż zdanie prawdziwe. I mamy tu określoną dziedzinę na cztery różne sposoby i mamy jeszcze do tego informację i funkcja ma jedno miejsce zerowe lub dwa miejsca zerowe. To zacznijmy może od tych miejsc zerowych. E, miejsce zerowe, czyli punkt przecięcia z osią x, czyli sprawdź gdzie na osi x leży ten wykres. Na pewno leży tutaj. E, tutaj jakby ten wykres się odbija od tej osi x e, i wraca znowu na te wartości ujemne, ale faktycznie... Praktycznie zobacz, tutaj mamy wartość równą 0, tak? Dla minus jedynki wartość tej funkcji jest równa 0, a więc to jest tutaj miejsce zerowe. I jeszcze, gdzie nam się wykres styka z osią x -ów? Tutaj na rzucę, ja tylko zauważ, że tutaj jest kółko puste. Więc. Yy, Tutaj ja też zaznaczę kółko puste, w sensie, że no tak, wykres tu dochodzi do zera, ale tutaj nie ma żadnej wartości. Dla trójki ta funkcja nie osiąga żadnej wartości. Trójka nie należy do tej dziedziny, więc to też nie jest miejsce zerowe. tak? Ten wykres tu dochodzi nieskończenie blisko osi X, ale nigdy na oś X nie wchodzi. W przeciwieństwie do tego, co było tutaj, jeszcze raz ryknijmy, tutaj masz popatrz dokładnie ten szpic, tu nie ma żadnego kółka pustego. Wiesz, że ten szpic wchodzi nam tutaj na wartość 0, więc to jest miejsce zerowe, natomiast tu masz kółko puste, więc to nie jest miejsce Zerowe. Czyli funkcja ta ma jedno miejsce zerowe, a więc odpowiedź B wykreślasz i odpowiedź D też wykreślasz yy, tam gdzie masz informację o dwóch miejscach zerowych. No to jeszcze dziedzina. Yy, dziedzina albo od minus 3 domknięte do 3 otwarte, albo od minus 3 domknięte do 0 otwarte, suma 0 otwarte 3 otwarte. Co to jest dziedzina? Dziedzina to jest zbiór wszystkich x, które należą do wykresu funkcji, które w ogóle możesz podstawić do wzoru funkcji, jeśli go masz. Jeśli masz właśnie wykres, to dziedzina to będzie zrzutowanie całego wykresu na oś X. -ów. Czyli my tutaj może mamy jakby dwie części tego wykresu, to sobie zrzutujmy na oś X, a więc będzie to od minus 3 domknięte, bo tu zauważ masz kółko pełne na tym wykresie, więc tutaj dziedzina też będzie miała kółko pełne, a więc minus trójka należy. Tu cały czas wszystko należy, bo tutaj jakby nigdzie nie przerywasz tego wykresu funkcji, i tu potem masz na końcu tego fragmentu kółko puste, więc dziedzina tutaj też będzie miała kółko puste. No i druga część wykresu też to rzutujesz na osiksów. Tu zaczynasz od kółka pustego, więc jak tu to zrzutujesz w dół, to również będziesz miał kółko puste. To będzie właśnie kółko puste zarówno dla tego wykresu z lewej strony, jak i z prawej strony. Czyli tutaj mamy dziurę i tu lecimy cały czas dalej, aż do tej trójki, co już też. Powiedzieliśmy tutaj skółko puste, bo ta trójka nie należy. Czyli dziedzina to będzie od minus 3 domknięte do 0 otwarte. Suma 0 otwarte do 3 otwarte, a więc mamy tu odpowiedź C. Zadanie 16. Ciąg AN dany jest wzorem AN równe 5 minus N razy N plus 3 dla wszystkich liczb naturalnych większych lub równych 1. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa. Bardzo, bardzo odradzam liczenie A1, A2, A3, A5, A20 i sprawdzanie, ile tych wyników wyjdzie ci dodatnich, dlatego, że zależy, jak jest ustawione zadanie, może akurat być na tyle fajnie ułożone, że po prostu wszystko trafisz elegancko i będzie dobra odpowiedź, ale może być też tak, że ty sobie policzysz wyraz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Na tej podstawie wyciągniesz wnioski, że są na przykład trzy wyrazy dodatnie, ale nie będziesz wiedział, że na miejscu 20, 21, 22 też są wyrazy dodatnie, bo przecież nie będziesz liczył wszystkich wyrazów, nie da się policzyć wszystkich. Więc takie zadania polecam robić ogólnie, a nie tylko sobie wyliczać wyraz pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. No chyba, że znasz jakieś własności. Wiesz, jak przebiega mniej więcej wykres, jakbyś miał narysować ten ciąg, to jak ten wykres by przebiegał, jakie są własności tego, tego ciągu i potrafiłbyś to uargumentować, że dalej nie będzie żadnych wyrazów dodatnich, bo zachodzi coś tam, to wtedy okej. Okay. Ale jeżeli tylko sobie policzysz, no to, to odradzam w taki sposób, bo można się łatwo pomylić. Ale gdyby to było zadanie otwarte, to już w ogóle nie ma o czym mówić. No to na pewno wtedy już nie przejdzie. No to jak to w takim razie policzyć? Yy, pytają nas o dodatnie wyrazy. Wyrazy dodatnie, czyli wyrazy yy, o wartościach większych od zera, czyli wyraz ma być większy od zera, tak? Wartość wyrazu ma być większa od zera, a wartość wyrazu obliczysz za pomocą takiego przepisu, czyli masz taką nierówność. I teraz zapominasz na chwilę o tym, że to jest ciąg. E, masz w takim razie nierówność kwadratową do obliczenia. E, możesz to przemnożyć i wyznaczyć sobie potem za pomocą delty miejsca zerowe, ale skoro masz tutaj już taką postać iloczynową, to możesz napisać, że y, tutaj miejscem zerowym tego nawiasu będzie piątka i miejscem zerowym tego nawiasu będzie minus trójka, tak? Bo szukasz najpierw miejsc zerowych, a więc rozwiązań równania to równa się 0, a iloczyn jest zerem, kiedy pierwszy nawias jest zerem lub drugi nawias jest zerem, czyli 5 minus n jest zerem wtedy, kiedy dasz tutaj piątkę i n plus 3 jest zerem wtedy, kiedy za n -a dasz minus trójkę. Czyli masz te dwa miejsca zerowe, zaznaczasz je na osi. No i gdybyś to wymnożył, to na początku miałbyś minus n kwadrat, tak? Minus n razy n to miałbyś minus n kwadrat. Więcej elementów z n kwadrat nie ma, czyli po uporządkowaniu, tylko w zasadzie ten ogonek byś tam uporządkował, tu i tak dostałbyś minus n kwadrat, a więc ramiona są skierowane w dół. No i większe od zera, a więc to, co jest powyżej osi, czyli n należy w takim razie od minus 3 do 5. No, ale oni nas pytają o to, ile jest dodatnich wyrazów, a nam wyszedł przedział od minus 3 do 5. Ale pamiętaj, że tak, tu po pierwsze masz napisane, że n, jest większe lub równe od 1, no to takie oczywiste w sumie w tych ciągach. Ale do tego coś, co nie jest tu napisane, a też powinno być oczywiste, to to, że n jest na pewno liczbą naturalną, dodatnią. Tu jest do tego zaznaczone, że jest większe lub równe od 1, tak? Czyli mamy do dyspozycji liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. No to patrząc tylko na ten przedział, to będziemy mieli w takim razie liczby 1, 2, 3, 4 bez piątki, bo piątka już jest tutaj otwarta, tak? Piątka nie należy do tego przedziału, bo miała. Być tylko wyrazy dodatnie, a więc większe od zera, czyli piątka nie należy. Czyli mamy cztery sztuki tych wyrazów, a więc odpowiedź B. Zadanie 17. Liczby 1, a plus 1, 9 w podanej kolejności tworzą ciąg geometryczny tylko wtedy, gdy a jest równe 2, 4, 4 lub minus 4, 2 lub minus 4. Zadanie zamknięte, i masz tu propozycję odpowiedzi, i to jest zadanie, gdzie jak popodstawiasz sobie te a przykładowe, wyjdzie ci konkretny ciąg i jesteś w stanie zweryfikować, czy jest to ciąg geometryczny, czy nie jest. Yy, więc yy, jeżeli chcesz, możesz to zrobić tak, natomiast pamiętaj, żeby sprawdzić w takim przypadku wszystkie odpowiedzi, bo na przykład sprawdzisz odpowiedź A, podstawisz dwój. I powiesz, że jest to ciąg geometryczny i zaznaczysz odpowiedź A, ale popatrz, dwójkę masz też w odpowiedzi D. Więc jeżeli ta dwójka pasuje, to być może jest to odpowiedź d i minus czwórka, też pasuje. Więc z tym podstawianiem też trzeba uważać i patrzeć na pewno na wszystkie odpowiedzi. Ale jakby to zrobić, tak jakby to było zadanie otwarte, to, czyli tak profesjonalnie, obliczeniowo, matematycznie. Otwieramy sobie wzory na ciąg geometryczny i popatrz, masz trzy wyrazy ciągu geometrycznego, więc możesz zastosować ten wzór na zależność między właśnie trzema sąsiednimi wyrazami, czyli an kwadrat równe an minus 1 razy an plus 1, a więc wyraz środkowy do kwadratu równa się wyraz o 1 w lewo razy wyraz o 1 w prawo. Tutaj jakbyś za n wstawił dwójkę, to masz właśnie a2 równa się a1 razy A3. Czyli u nas będzie wyraz drugi, równa się wyraz pierwszy, razy wyraz trzeci, tak? Czyli generalnie A plus 1 kwadrat równa się 9. No i teraz możesz sobie to podnieść do kwadratu, najlepiej ze wzoru skróconego mnożenia, Dziewiątkę na lewą stronę, delta i liczymy. Ale możesz też zauważyć, że masz tutaj coś, kwadrat równa się 9, i to się będzie fajnie liczyć, dlatego że gdybyś miał napisane x kwadrat równa się 9, to byś się nie zastanawiał, tylko napisał, że x jest trójką lub x jest minus trójką. Więc to też tak teraz potraktuj, że to jest w całości jakiś jeden element i masz coś do kwadratu równa się 9. Zatem samo to coś jest równe 3, lub to coś jest równe minus 3. Dokładnie według tej zasady, którą tutaj masz, tu to było oczywiste. Tylko tutaj masz zamiast x napisany nawias. Tak? Nawias do kwadratu jest 9, to to, co w nawiasie jest 3, lub to, co w nawiasie jest minus 3 i od razu możesz w takim razie to przerzucić. Tutaj będzie minus 1, a więc a jest równe 2 lub tutaj też minus 1, więc A jest równe minus 4. No i mamy odpowiedź D. Oczywiście, jeżeli ten sposób Ci nie pasuje, podnieś do kwadratu, uporządkuj, policz sobie deltę, wyjdzie dokładnie na to samo, tylko wydaje mi się, że będzie troszeczkę więcej obliczeń. Zadanie 18. Okrąg ośrodku S równym 1, minus 2 przechodzi przez punkt P o współrzędnych minus 1, 2. Średnica tego okręgu ma długość 4 pierwiastki z 5, 2 pierwiastki z 5, 12, 8. No to mamy okrąg ośrodku S i ten okrąg przechodzi przez punkt P, czyli ten punkt P leży gdzieś na okręgu. Pytają nas o długość średnicy, a my tutaj możemy sobie obliczyć długość promienia na początek, a potem pomnożymy przez 2, żeby dostać średnicę. No to y, długość promienia to jest od długość odcinka, SP, więc otwieramy sobie tablicę na wzorze na długość odcinka. Mamy punkty S i P. Dopiszę tu XA, YA i XB, YB, żebyś widział właśnie jak to tutaj działa. Masz XB minus XA kwadrat plus YB minus YA kwadrat. A więc u nas to będzie w takim razie minus 1 odjąć 1, tak? Tutaj zamiast tego wstawiasz minus jedynkę i potem masz minus i zamiast XA wstawiasz to. I to jest do kwadratu plus i tutaj masz 2 i odjąć to, czyli odjąć minus 2, uważaj, nie pomyśl się ze znakami, bo Ci wyjdzie po prostu zły wynik, czyli to minus to, a więc minus 1, minus 1, yy, kwadrat plus to minus to, czyli minus minus 2, a więc tu będziesz miał minus 2 do kwadratu, a tu masz 2 plus 2, a więc 4 do kwadratu, czyli tutaj mamy 4 plus 16, a więc pierwiastek z 20 generalnie. Wyciągamy sobie czynnik przed pierwiastek, 20 możemy rozpisać jako 4 razy 5, pierwiastek z 4 to 2, no i 5 zostaje, mamy pierwiastek z 5. Tylko nie pomyl się, nie zaznacz od razu odpowiedzi B, bo to, co obliczyliśmy, to jest promień, a nas pytają o średnicę. Średnica to jest 2 razy długość promienia, czyli 2 razy, pi 2 pierwiastek z pięciu, a więc cztery pierwiastki z pięciu, czyli mamy odpowiedź A. Zadanie 19. Prosta y równe minus 3x plus 4 jest prostopadła do prostej o równaniu. Cztery propozycje, więc mamy prostą, która ma być prostopadła i w takim razie otwieramy sobie tablicę pod hasłem para prostych. Tylko uwaga, tam masz dwie wersje tych wzorów na prostopadłość i równoległość. Najczęściej korzystamy z tej wersji, kiedy dwie proste mają równania kierunkowe, czyli takie właśnie jak tutaj w poleceniu, bo zauważ, że w odpowiedziach masz wszędzie postacie ogólne tych prostych w poleceniu masz postać kierunkową i z tego jest łatwiej skorzystać właśnie z tych y, wzorów. Te wzory na postacie ogólne też nie są jakieś bardzo skomplikowane, ale no jednak byłoby to tu troszeczkę więcej roboty, więc proponuję skorzystać z tych postaci kierunkowych, czyli mamy prostą, która ma być prostopadła do jakiejś innej prostej o postaci kierunkowej, no i dwie proste są prostopadłe, gdy a1 razy a2 równa się minus 1, czyli kiedy to, co przy x w jednej prostej razy to, co przy x w drugiej prostej równa się minus 1. U nas to będzie w takim w razie minus 3 i a, a więc zapisujemy, że minus 3 razy a równa się minus 1 i stąd dostaniemy już a. Wystarczy tu podzielić przez minus 3 i dostaniemy, że a równa się, minusy nam się skrócą, 1 dzielone na 3 to będzie 1 trzecia. I teraz jak już wyliczyłeś jakiś współczynnik, to wstawiasz go do równania tej prostej, której szukasz, czyli będziemy mieć y równe 1 trzecia x plus b i ponieważ nie mamy w ogóle żadnych więcej informacji w tym e, zadaniu, tylko informacje o tym, że właśnie nie jest prostopadłość do tej prostej. Nie ma żadnego dodatkowego punktu, przez który ta prosta miała być, by przechodzi czy jakiejś innej informacji, więc nie jesteśmy w stanie wyznaczyć tutaj tego współczynnika B. Tylko tyle możemy zrobić. No i teraz musimy sprawdzić, która to jest odpowiedź. My tu mamy właśnie na razie wynik w postaci prostej o równaniu kierunkowym. Musimy to przekształcić w takim razie na postać ogólną. Postać ogólna polega na tym, że masz wszystko przerzucone na jedną stronę właśnie, a po drugiej stronie masz tylko zero, czyli tutaj tego y przerzucę na tą stronę i mam 1 trzecia x minus y plus b, no i równa się 0. Napisałam to z tej strony. I ta postać ogólna pozwala pozbyć się ułamków po prostu. Zauważ, że tu nigdzie nie masz ułamków, bo zawsze przyjemniej się pracuje na takich współczynnikach, które są liczbami całkowitymi. Więc pomnóżmy tutaj przez 3, żeby się pozbyć tego mianownika i mamy w takim razie x minus 3y plus 3b równa się 0. No i nadal nie wiemy, co to jest to 3b, ale już sama ta tutaj część z x i y pozwoli nam zobaczyć, która to będzie odpowiedź. Popatrz, to będzie odpowiedź a, ponieważ tylko ta odpowiedź zawiera właśnie taką postać x minus 3y i jeszcze jakaś tam liczba, tak? Ta liczba może być różna w zależności od tego, jakie b wstawisz. Jakbyś wstawił zamiast b 0, to to nam zniknie całkiem. Jak wstawisz za b jedynkę, to dostaniesz właśnie dokładnie tyle, co tu. To jest równanie jednej z prostych, które będą prostopadłe do tych. Tu właśnie możesz tą liczbą manewrować, natomiast żadna inna odpowiedź nie zawiera właśnie tej konstrukcji x minus 3y. To jest tu kluczowe, to plus 3b, to można sobie właśnie y, różne ustawić, natomiast tutaj y, tylko podpowiedź a zawiera tą konstrukcję x minus 3y, bo tylko te współczynniki przy x i przy y, y powodują, że prosta będzie prostopadła lub równoległa do jakiejś innej prostej lub ustawiona pod jakimś tam innym kątem. Czyli tu mamy odpowiedź a. Zadanie 20. W trójkącie ABC, kąty o wierzchołkach A i B mają odpowiednio miary 30 stopni i 45 stopni, a wysokość opuszczona na bok AB ma długość 4. Długość boku AB tego trójkąta wynosi. Cztery propozycje. Rysujemy sobie oczywiście ten trójkąt tak na oko mniej więcej. Ważne jest to, jak oznaczysz te kąty, a nie jakie są proporcje, jakie są dokładnie miary tych kątów. Przy wierzchołku A zaznaczamy 30 stopni, przy wierzchołku B zaznaczamy 45 stopni. Mniej więcej, ale oczywiście dbając o to, że jeżeli masz tu napisany kąt ostry, no to żeby to był faktycznie kąt ostry, żebyś przypadkiem tu nie zrobił przy wierzchołku A kąta rozwartego, bo wtedy może ci się zupełnie pomylić ten rysunek i zupełnie to inaczej zrobisz i wtedy nie będziesz widział pewnych rzeczy. Czyli tyle dbaj o to, żeby właśnie kąt ostry był faktycznie na rysunku kątem ostrym. No i teraz wysokość opuszczona na bok AB ma długość 4. Wyznacz długość boku AB tego trójkąta, długość tego tutaj boku. No to jakby ta wysokość podzieliła nam to na dwa fajne trójkąty, ten cały trójkąt ABC podzieliła nam to na trójkąt taki tutaj, jak zaznaczyłam na czerwono, i ten drugi tutaj po lewej. No i teraz ten trójkąt jest bardzo prosty do rozpracowania, ponieważ masz tutaj kąt prosty również. Tu masz 45 stopni, więc tutaj również będzie 45 stopni i robi nam się z tego tutaj trójkąt prostokątny równoramienny, więc skoro jedno ramię ma długość 4, to znaczy, że drugie ramię też ma długość 4. No i już mamy fragment tego odcinka AB wyznaczony na podstawie właśnie trójkąta prostokątnego równoramiennego. No to teraz ta druga część, tu mamy trójkąt, który również jest fajnym trójkątem. Oba te trójkąty są tak zwanymi trójkątami ekierkowymi. Ten jest tu prostszy, bo jest taki równoramienny, a ten to jest trójkąt 30, 60, 90, czyli trójkąt, y, który ma Pewne odpowiednie proporcje. Jak sobie te proporcje spamiętać? Tutaj możemy sobie zaznaczyć te 60 stopni i popatrz, właśnie ten trójkąt 30, 60, 90, możesz potraktować jak połowę trójkąta równobocznego. Tak jakbyś właśnie w trójkącie równobocznym poprowadził wysokość i ta wysokość podzieli nam ten jeden kąt na dwa kąty o miarach 30 stopni i masz wtedy właśnie połówkę. Trójkąta równobocznego. Jeżeli naprzeciwko 30 stopni oznaczysz sobie ten właśnie najkrótszy bok z tych trzech tutaj oznaczysz sobie przez A, no to tu z drugiej strony również masz A, ponieważ tutaj ta wysokość podzieliła nam tę podstawę na dwie równe części. Więc jak tu sobie zaznaczyłam na niebiesko A, to tu też mam A, a więc cały bok tego trójkąta będzie miał łącznie 2A. Czyli tutaj bok trójkąta zaznaczę jako 2A, i to jest jednocześnie bok leżący naprzeciwko kąta 90 stopni, w tym ekierkowym tutaj trójkącie, tak? No a tutaj mam wysokość tego trójkąta i ze wzoru na wysokość A pierwiastek z trzech przez dwa, no u nas to będzie 2 A pierwiastek z trzech przez dwa, dostaniemy po prostu A pierwiastek z trzech. Ewentualnie tu możesz też z Pitagorasa sobie doliczyć ten trzeci. Yy, warto to zapamiętać, yy, naprzeciwko kąta 30 stopni masz najkrótszy odcinek z tych trzech, czyli A, naprzeciwko średniego kąta, czyli 60 stopni masz ten średni odcinek, czyli A pierwiastek z trzech i przeciwko Przeciwko największego kąta, masz największy odcinek, czyli 2A. No i u nas y, naprzeciwko kąta 30 stopni jest czwórka, czyli naprzeciwko kąta 30 zaznaczyłam to jako A. A naprzeciwko 60 stopni będzie ile? Tutaj naprzeciwko 60 masz A pierwiastek z 3, czyli ten odcinek tu, ten zielony, będzie miał długość A pierwiastek z 3, skoro A jest równe 4, to tu mam po prostu 4 pierwiastki z 3. No i gotowe, czyli długość odcinka AB to będzie 4 pierwiastki z 3 plus 4. Czwórkę e, można tu wyciągnąć przed nawias, bo tego wymaga od nas odpowiedź i mamy w takim razie AB jako 4 razy pierwiastek z 3 plus 1, czyli mamy tu odpowiedź C.

Punkty ABC leżą na okręgu ośrodku O, jak na rysunku, przy czym krótszy z łuków AB stanowi 2 piąte okręgu. Suma miar kątów AOB i ACB jest równa 144, 180, 210, 216 stopni. Czyli mamy tutaj te trzy punkty. Rysunek podany właśnie w zadaniu. Na tym rysunku zaznaczymy sobie to, co nam potrzeba. Krótszy z łuków AB, no bo masz punkt A, punkt B, one wyznaczają ci dwa łuki. Ten właśnie krótszy, i tu jeszcze ewentualnie masz taki dłuższy. Tak? W każdym razie krótszy łuk, czyli ten będzie stanowił 2 piąte okręgu, czyli popatrz tutaj ten łuk wyznacza nam taki kąt środkowy i yy, ten kąt środkowy w takim razie możemy sobie policzyć, bo skoro ten łuk stanowi 2 piąte całego tutaj okręgu, to znaczy, że ten kąt stanowi 2 piąte całego tutaj kąta pełnego, czyli możemy napisać, że alfa przez 360 to jest dokładnie 2 piąte, tak? Alfa. Czyli ten, ten fragment z całości, czyli z 360, stanowi 2 piąte całego okręgu. No to mnożymy razy 360 i otrzymujemy alfa równe 2 piąte razy 360. 2 razy 360 dzielone na 5 to będzie 144 stopnie. Czyli ten kąt ma miarę 144 stopnie. Uważaj, nie daj się nabrać, nie zaznaczaj odpowiedzi A, bo to jest źle, dlatego że my nie szukamy miary kąta A. OB, tylko sumy miar kątów A, O, B i ACB. czyli do tego kąta AOB do tych 144 stopni masz jeszcze dodać miarę tego kąta A C, B. Czyli na pewno to nie będzie odpowiedź A, dlatego że do 144 stopni masz dodać coś, co na pewno no, będzie jakąś liczbą dodatnią. Tak? To nie będzie równe 0, bo tu masz ewidentnie jakiś kąt. Jaką miarę ma ten kąt? I teraz otwórz sobie tablicę na y, kątach w okręgu, bo tutaj masz właśnie dokładnie tą sytuację. I jej tak trochę nie widać, bo ten punkt C jest tutaj tak specjalnie y, zaznaczony w tym miejscu, żeby ten kąt był taki troszkę dziwny, ale tym punktem C możesz sobie przesuwać tak naprawdę i dostaniesz. Cały czas tę samą miarę kąta. patrz, miar kątów wpisanych w okrąg, opartych na tym samym łuku są równe. Czyli jeśli ty tylko zaczynasz od A i kończysz na B, to gdzie byś nie zaznaczył tego punktu C, to cały czas dostaniesz tę samą miarę. Więc oni tu specjalnie zaznaczyli tak, żeby troszeczkę dziwnie to wyglądało. W każdym razie tu skorzystamy z tego, że miara kąta wpisanego w okrąg, czyli właśnie miara tego kąta A. CB jest równa połowie miary kąta środkowego opartego na tym samym okręgu, czyli właśnie połowie miary tego kąta AOB. To jest ten kąt środkowy oparty na łuku AB. Natomiast kąt A CB to jest kąt wpisany, oparty również na łuku AB. Czyli jak tu sobie zaznaczę beta, to mogę napisać, że beta to będzie połowa z tego tutaj kąta alfa, czyli połowa ze 144, a więc 72 stopnie. No i teraz chcę, żebym zsumowała kąty AOB, czyli alfę, i kąty ACB, czyli beta, czyli alfa plus beta to będzie 144 plus 72, a więc 216, czyli mamy tu odpowiedź D. Zadanie 22. Przekrój osiowy walca jest kwadratem. Jeśli pole powierzchni całkowitej tego walca jest równe PC, a pole jego powierzchni bocznej jest równe PB, to która zależność między właśnie tymi dwoma polami będzie zachodzić. Rysujemy sobie walec i teraz przekrój osiowy, tego walca jest kwadratem, przekrój osiowy, czyli przekrój, który przechodzi przez średnicę w podstawach tutaj. No i ten przekrój ma być kwadratem, czyli tu sobie oznacza, że te dwa boki mają tę samą długość. Tyle, że my potrzebujemy tutaj obliczyć pole powierzchni całkowitej i pole powierzchni bocznej walca, więc musimy jakoś teraz odnieść to A do długości, które potrzebne nam są w walcu. No to tutaj widać, że to jest wysokość walca. Tak? czyli A jest jednocześnie wysokością walca. H będzie równe po prostu A. Natomiast tutaj skoro mamy średnicę, no to promień to będzie połowa z tego. Tak? Dwa promienie będą nam dawać cały bok długości A, a więc promień to będzie połowa A. Czyli mamy wysokość walca w zależności od A i promień podstawy walca w zależności od A i, i to już jest wszystko, co nam jest potrzebne do opisu tego walca. To liczymy teraz pole. Pole powierzchni bocznej to jest 2πr. H, y, czyli u nas to będzie 2πr, a więc 1 druga a i razy h, czyli razy a. Y, dwójki nam się skrócą, dostajemy pi razy a kwadrat i to jest pole powierzchni bocznej. Pole powierzchni całkowitej to będzie 2πr razy r plus h, bo jeszcze musimy tutaj dodać te podstawy, więc jakby możemy tu skumulować to do, do takiego wzoru. Czyli 2πr razy r plus h, czyli 2πr razy r plus H. Tutaj znowu nam się dwójeczki skrócą i mamy tutaj pi razy A, a tu mamy jedna druga A plus jeszcze 1A, czyli dwie drugie A, a więc tu mamy łącznie trzy drugie A. No i tu możemy to tak ładnie zapisać, 3 drugie pi A kwadrat. No i pytają nas o relacje między polem powierzchni całkowitej a polem powierzchni bocznej i pole powierzchni bocznej wyszło tak ładnie jako pi a kwadrat bez żadnych współczynników dodatkowych, i to wyrażenie pi a kwadrat pojawia się tutaj również w tym miejscu pi a kwadrat do tego jest dopisane 3 drugie, czyli można napisać, że to jest 3 drugie razy pole powierzchni bocznej po prostu. 3 drugie razy pole powierzchni bocznej, a więc otrzymaliśmy równanie, że pole całkowite równa się 3 drugie razy pole powierzchni bocznej, czyli będzie to odpowiedź c w tym zadaniu. Zadanie 23. Przekątna podstawy ostrosłupa czworokątnego prawidłowego jest dwa razy dłuższa od jego wysokości. Kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy w tym ostrosłupie ma miarę większą niż 45 stopni, 45 stopni, 30 stopni, mniejszą niż 30 stopni. Rysujemy ostrosłup czworokątny prawidłowy, a więc ostrosłup, który w podstawie ma kwadrat, spodek wysokości tego ostrosłupa pada na, na punkt przecięcia przekątnych tego kwadratu i mamy w takim razie informację że przekątna podstawy jest dwa razy dłuższa od wysokości, no to zaznaczmy tą wysokość. Wysokość będzie miała jakoś tam długość h, i teraz przekątna podstawy jest dwa razy dłuższa od wysokości, czyli tutaj mamy jakąś długość dwa razy h, tak? I pytają nas o kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy, czyli zaznaczmy sobie krawędź boczną, i ten kąt nachylenia do płaszczyzny podstawy to będzie ten kąt między właśnie tą krawędzią boczną a przekątną podstawy, tutaj, tak? Bo jakby it. Ta krawędź boczna, gdybyś tu poświecił z góry lampką, rzuca nam na podstawę cień, który będzie właśnie tutaj tym odcinkiem. Więc, właśnie między tym odcinkiem a tą krawędzią boczną, będzie ten kąt nachylenia. I tutaj przekątne w kwadracie dzielą się w połowie, więc ten odcinek ma po prostu długość H. Skoro cała przekątna ma długość 2H, to tu od spotka wysokości aż do tego wierzchołka w podstawie mamy połowę z tego, czyli po prostu długość H. I pytają nas o to, jak. Taki to jest kąt i to już jest bardzo proste, ponieważ otrzymaliśmy trójkąt prostokątny równoramienny. Masz tutaj H, masz tutaj H, więc jaką miarę ma ten kąt? No po prostu 45 stopni, tak? O ze 180 wyjmujesz te 90 i dzielisz na dwie równe części, a więc otrzymasz tutaj 45 stopni, czyli mamy tu odpowiedź B, że ten kąt nachylenia jest dokładnie równy 45 stopni, bo otrzymaliśmy tutaj taki fajny e, trójkąt ekierkowy. Zadanie 24. Średnia arytmetyczna zestawu sześciu danych, 2, 3, 4, 5, 6x jest równa 4 mediana tego zestawu wynosi. E, mamy najpierw informację o średniej, więc e, wykorzystajmy to. Jak się liczy średnio, to myślę każdy intuicyjnie wie, czyli dodajesz te wszystkie elementy do siebie i dzielisz przez liczbę tych elementów. No to my tu mamy 6 tych elementów, jest napisane. E, a więc dodajemy do siebie wszystko, właśnie to, co tu stoi, dzielimy przez 6, dodajemy to razem z tym X. E, te wszystkie liczby potrafimy do siebie dodać x, po prostu musimy dopisać jako plus x i ta średnia jest równa 4, czyli dostajemy takie równanie, z którego łatwo wyliczymy jaki jest x. Tutaj to sobie pododawaj i wychodzi nam 20 plus x przez 6 równa się 4. Mnożymy przez 6, żeby się pozbyć mianownika. Mamy 20 plus x to jest 24, a więc x to będzie 4. E, no i mamy już w takim razie komplet danych. E, mamy już wszystkie liczby takie konkretne, jawne, bez żadnych e, zmiennych. Mamy teraz policzyć medianę tego zestawu danych. Czyli generalnie dostaliśmy takie, taki zestaw 2, 3, 4, 5, 6 i na końcu jeszcze mamy czwórkę. Mamy wyznaczyć medianę, tylko uwaga, mediana jest zawsze ze zbioru uporządkowanego w kolejności niemalej, czyli ta czwórka nie może tu stać na końcu. Musisz te liczby poukładać od najmniejszej do największej. Przy czym, jeśli coś się powtarza, to masz to wypisać tyle razy, ile się powtarza. Czyli mamy 2, 3, 4, 4, 5, 6. No i mamy tu wzorki na medianę, czyli wyraz środkowy, Albo średnia arytmetyczna środkowych wyrazów ciągu, ale tymi wzorkami tu się nie przejmuj, bo jeśli masz tych wyrazów tak mało, to wystarczy, że sobie skreślasz od zewnątrz, czyli skreślasz dwa skrajne, skreślasz dwa skrajne. No i jeśli zostały ci dwa elementy, to robisz po prostu z nich średnią arytmetyczną. Gdybyś skreślając te skrajne elementy, otrzymał w efekcie jedną liczbę na końcu, no to to by była właśnie twoja mediana. Ponieważ masz 6 masz parzystą ilość, to skreślając po dwa, zostaną ci. W efekcie w środku właśnie dwa, i z nich musisz zrobić średnią arytmetyczną, czyli dostaniemy, no po prostu czwórkę, tak? Czyli mamy tu odpowiedź B. Gdybyś miał na przykład siedem liczb, tutaj siedem elementów, skreślałbyś skrajne, otrzymałbyś w środku jedną liczbę, i to by była po prostu twoja mediana. Czyli mamy w tym zadaniu odpowiedź B4. Zadanie 25. W pewnej klasie liczba dziewcząt jest trzy razy większa od liczby chłopców. Z tej klasy wybieramy losowo jedną osobę. Prawdopodobieństwo wylosowania chłopca jest równe: 1 trzecia, 1 czwarta, 1 piąta, 1 szósta. Zrobimy to, to zadanie sobie ogólnie na jakiejś liczbie n. Natomiast jeżeli masz problem właśnie z takimi zadaniami, w których nie ma liczb, y, gdzie masz podane tylko, że coś jest ileś razy większe, ileś razy mniejsze od czegoś innego, to no, jeżeli jest to zadanie zamknięte, to możesz sobie to zadanie zrobić na jakiejś konkretnej liczbie, czyli napisać, że e, na przykład chłopców było pięciu, dziewcząt w takim razie 15 i wyliczyć to sobie na konkretnych danych. W zadaniu zamkniętym robisz, jak chcesz, nikt nie patrzy na to, jak to zrobiłeś, więc masz prawo tak zrobić. W zadaniu otwartym oczywiście na konkretnym przykładzie nie możesz zrobić, tylko musisz wtedy na takich ogólnych danych. Czyli ja to zrobię na takich ogólnych danych, jeśli chcesz, to zrób sobie właśnie na jakimś przykładzie. N to będzie liczba chłopców. Masz napisane, że... Liczba dziewcząt jest trzy razy większa od liczby chłopców, czyli napiszemy, że jest iluś tam chłopców i dziewcząt jest 3 razy więcej. Tu nie pomyl, w którą to stronę idzie, bo wtedy otrzymasz po prostu zły wynik. Czyli mamy n jako liczbę chłopców, 3n jako liczbę dziewcząt, bo jest 3 razy więcej niż chłopców, a więc łącznie mamy 4n wszystkich osób w klasie. n plus 3n, czyli 4n wszystkich osób w klasie. I teraz z tej klasy wybieramy losowo jedną osobę, czyli spośród 4n osób wybieramy jedną osobę, a więc możemy to zrobić na 4n sposobów, czyli moc zbioru omega, a więc ilość wszystkich możliwości w tym losowaniu, gdzie wybieramy jedną dowolną osobę, to będzie 4n. Tak, gdyby na przykład było 20 osób w klasie, no to możesz wybrać jedną osobę na 20 sposobów. Dlatego tu po prostu przepisujesz tyle, ile masz osób. No i prawdopodobieństwo wylosowania chłopca jest równe, no to ilość możliwości na wylosowanie chłopca to jest tyle ilu jest chłopców, tak? Gdyby chłopców było pięciu, to wpiszesz, że moc zbioru A jest po prostu równy pięć. No i mamy w takim razie moc zbioru A w zależności od n, -a, moc zbioru omega w zależności od n, -a. prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc zbioru A przez moc zbioru omega, czyli n przez 4 n, a więc tak jakby 1 n przez cztery n, n'y nam się skracają i mamy jedna czwarta i to jest odpowiedź B w takim razie. Gdybyś robił na konkretnych liczbach, miałbyś tu po prostu jakiś konkretny ułamek i po skróceniu również dostałbyś jedną czwartą. Ale pamiętaj, że to jest tylko i wyłącznie sposób na zadania zamknięte, takie, w których no, twoje obliczenia się zupełnie nie liczą. W zadaniu otwartym musisz zrobić tak, jak tutaj, na jakiejś ogólnej liczbie n. I przechodzimy do zadań otwartych. zadanie 26 za dwa punkty. Wyznacz zbiór wszystkich argumentów x, dla których wartości funkcji f określonej wzorem f od x równe minus 4x kwadrat plus x plus 5 są większe od wartości funkcji g określonej wzorem g od x równe minus 4x plus 6. Zadanie, które tak naprawdę pojawia się na każdym arkuszu, tylko tutaj pojawiło się w takiej ciut utrudnionej wersji. Co mamy zrobić? Wyznaczyć zbiór wszystkich argumentów, a więc zbiór wszystkich x-ów, tak jak to jest wskazane, dla których wartości funkcji f są większe od wartości funkcji g. I jak to teraz zapisać? Są większe, a więc będzie nierówność i masz wartości funkcji f większe od wartości funkcji g, czyli po prostu f od x jest większe niż g od x. E, x to jest zawsze właśnie ten argument, natomiast f od X albo G od X to jest przepis na to, jak wyznaczyć wartość dla danego argumentu. Wstawiasz tutaj jakiegoś X i według tego przepisu obliczasz wartość dla tego X, -a. a więc wartości funkcji f to będzie po prostu F od X, i wartości funkcji g to będzie g od X. czyli układasz tu taką nierówność, i właśnie zamiast F od X wstawiasz tutaj przepis na F od X Zamiast g od X wstawiasz przepis na g od X i dostajesz po prostu nierówność kwadratową. I właśnie nierówność kwadratowa pojawia się w każdym arkuszu, natomiast zazwyczaj w tych arkuszach, na no zwłaszcza CKE, pojawia się po prostu w postaci rozwiąż nierówność albo jakiegoś ciut łatwiejszego polecenia niż to. Natomiast tutaj właśnie, tak jak mówię, wystarczy rozumieć, że z tego tutaj zdania trzeba ułożyć tylko taką nierówność i potem już o rozwiązywać. Nierówność kwadratową zaczynamy rozwiązywać od tego, że wszystko musimy uporządkować, wszystko przenieść na jeden stronę, żeby to była nierówność oczywiście do zera, czyli te minus 4x i plus 6 przenosimy na drugą stronę, mamy tu plus 4x i minus 6, porządkujemy tutaj e, minus 4x kwadrat, potem mamy plus x i plus 4x, a więc łącznie plus 5x, e, plus 5 i minus 6, a więc minus 1. No i musimy tu wyznaczyć teraz miejsca zerowe, żeby naszkicować mniej więcej wykres e, tutaj e, tego wyrażenia kwadratowego, które wyszło nam po lewej stronie. A więc mamy współczynniki a jest równe minus 4, b jest równe 5 i c jest równe Minus 1. Otwieramy sobie wzory na deltę. Wyznaczamy tutaj b kwadrat minus 4ac, czyli 5 kwadrat minus 4 razy minus 4 razy minus 1. Uważaj na te minusy. Polecam to tak zapisać właśnie najpierw z tymi minusami, bo to nie zajmuje dużo czasu, a w pamięci mogłoby ci się coś pomylić. Możesz pominąć jakiegoś jednego minusa i y, potem dać tu dalej zły wynik. Y, czyli mamy 25 minus i minus to plus i jeszcze minus to będzie minus 16. 25 minus 16 to 9. No i mamy... W takim razie dwa miejsca zerowe, delta wyszła większa od zera, czyli x1 to będzie minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Pamiętaj, że to jest przez 2a, a, a więc dwa razy to, co stoi przy x kwadrat. Nie pisz tu tak z pamięci przez 2, bo zazwyczaj tutaj przy x kwadrat stoi nam jedynka, ale jednak zdarza się, że stoi coś innego, wtedy to trzeba tu wpisać w ten mianownik. Przeliczamy tutaj, mamy minus 5 minus 3 w liczniku, minus 8 w mianowniku, czyli wychodzi nam 1. I x2 będzie to samo, tylko tutaj mamy plusik, czyli będzie minus 5 plus 3 przez minus 8, a więc minus 2 przez minus 8, minusy się skracają i to jeszcze możemy skrócić przez 2, będzie 1 czwarta. Więc mamy to oba miejsca zerowe, zaznaczamy je na osi, 1 czwarta i 1. Ramiona paraboli, która będzie prezentowała nam tutaj to wyrażenie z tej ostatecznej nierówności, są skierowane w dół, bo mamy przy x kwadrat minus, a więc tak narysujemy mniej więcej właśnie tą funkcję, która tutaj jest pokazana. No i mamy nierówność większa od zera, a więc chcemy sprawdzić, kiedy to jest powyżej osi, kiedy ten wykres Znajduje się powyżej osi, czyli po prostu tu. A więc y, odpowiedź w tym zadaniu to będzie: X należy do przedziału obustronnie otwartego od 1 czwartej do 1. Obustronnie otwartego, ponieważ masz tu większe od zera, więc te punkty 1 czwarta i 1 nie należą do tego przedziału, więc masz tutaj nawiasy otwarte. Zadanie 27 również za dwa punkty. W trójkącie prostokątnym ABC dane są wierzchołki A-2,0 i B-8,0. Punkt C jest wierzchołkiem kąta prostego tego trójkąta i leży na osi OY, oblicz współrzędne wierzchołka C. Możemy to sobie naszkicować w układzie współrzędnych. Mamy takie dość przyjemne tutaj te punkty. Obydwa mieszczą się nam tu w jakimś takim sensownym układzie współrzędnym. Nie trzeba kombinować ze skalą, czyli punkt A ma minus 2,0 współrzędne i punkt B ma współrzędne 8,0, czyli jest... Tak, punkt C jest wierzchołkiem kąta prostego i leży na osi o y. Leży tutaj gdzieś na osi o y. I co my w takim razie możemy powiedzieć o tym punkcie C? Popatrz, masz punkty wspólne z osiami, jak one się prezentują? Mogą być tutaj, tak jak te czerwone, to są miejsca zerowe po prostu, prawda? To wykres przecina nam oś x w punktach, które nazywamy miejscami zerowymi, i o tych miejscach wiesz tyle, że x jest jakiś tam, bo właśnie na przykład x jest równy. 5x jest równy minus 2, minus 10, miejsce zerowe opisujemy właśnie zawsze jakimś x, x jest równy ileś tam, to jest nasze miejsce zerowe i wtedy y jest równe zero. 0. Miejsce zerowe to jest inaczej argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0, czyli właśnie ta wartość, ten y jest równy 0. Natomiast jeżeli mamy punkty wspólne z osią Y, no to ten punkt już może być maksymalnie 1, tak? No bo jeżeli to jest funkcja to pamiętaj, że dla danego argumentu y, funkcja przyjmuje jedną konkretną wartość, ewentualnie może nie przyjmować jej wcale, jeśli tam jest jakaś dziura w wykresie. Ale jeżeli już przyjmuję jakąś wartość, to jedną konkretną. Więc tutaj tym razem mamy x równe 0, ponieważ stoisz właśnie tu w tym konkretnie miejscu, tylko się przesuwasz góra lub dół. Czyli x jest równy 0 i określasz jaka jest wartość dla tego x równego 0 i może ci wyjść jakiś tam y. Czyli w przypadku punktów właśnie leżących na osi y mamy x równe 0, natomiast y do wyliczenia tutaj w przypadku tego punktu C. Ten punkt C jest wierzchołkiem leżącym przy kącie prostym, a więc tu postawimy kąt prosty, mamy tu w takim razie taki trójkąt prostokątny. Jak teraz wyznaczyć tą współrzędną Y, bo tylko tego jednego Y nam brakuje. Myślę, że najłatwiej będzie, jeżeli zastosujemy to po prostu twierdzenie Pitagorasa i powiemy, że ten odcinek do kwadratu AC, długość AC do kwadratu plus długość BC do kwadratu jest równa długości AB do kwadratu. tak? Tu masz przeciwprostokątno. Więc musimy w takim razie w obliczyć długości tych odcinków. Mamy w tablicach wzór na długość odcinka. Jeżeli mamy punkty o współrzędnych xa, ya i xb, yb, no to oznaczmy sobie najpierw, niech to będzie xa, ya, a to sobie nazwę xb, yb, żebym widziała tutaj dokładnie w tych, w tych wzorach, co mam zrobić. No to według tego wzoru tutaj mamy taki pierwiastek xb minus xa, czyli będzie 0 minus minus 2, tu uważaj, masz dwa minusy do kwadratu dodać yb minus ya, czyli y. Minus 0 do kwadratu. No to teraz długość tego odcinka BC, to tu znowu sobie oznaczę, tu niech będzie xb, yb, a tu będzie tym razem xa, ya, więc według tego wzoru będę miała xb minus xa, a więc 8 minus 0 do kwadratu plus yb minus ya, czyli 0 minus y do kwadratu tu ponieważ mam twierdzenie Pitagorasa więc mam długość do kwadratu no to samą długość prezentuje mi ten pierwiastek natomiast tu mam jeszcze do kwadratu więc wzięłam to w nawias i dałam do potęgi drugiej plus i tu to samo samą długość prezentuje pierwiastek i to co pod spodem ale z twierdzenia Pitagorasa dałam tu plus nawias do kwadratu. No i jeszcze mamy odcinek AB i to też możesz liczyć generalnie tutaj z tego, z tego wzoru na długość odcinka AB. Natomiast zauważ, że punkt A i punkt B leżą na y, osi X-ów, obydwa, y, czyli leżą na pewnej poziomej prostej i odległość między punktem A a punktem B możesz sobie wyznaczyć tak po prostu licząc po krateczkach. Tutaj od A do zera masz długość 2, o, no jesteś na minus dwójce, więc jeśli chcesz przejść na 0 to musisz przejść o dwie kratki, a potem od zera jeszcze jak chcesz przejść do B, to przechodzisz o 8. Czyli łącznie odległość od A do B jest równa 10, więc mogę to napisać od razu 10 kwadrat. Jeśli chcesz, możesz się bawić oczywiście z tym pierwiastkiem, no ale to będzie takie trochę robienie sobie dodatkowej roboty bez sensu. Jeżeli jakieś dwa punkty leżą na tej samej prostej poziomej lub tej samej prostej pionowej, to odległość między tymi punktami możesz właśnie obliczyć w ten sposób, patrząc na to, ile kratek musisz tak naprawdę przejść z jednego punktu na drugi. Czyli tu mam 10 kwadrat, no i tu już wystarczy to. Policzyć, nie zgubić się też z tymi minusami. 0 plus 2, a więc będzie 2 kwadrat, czyli 4. Potem mam y kwadrat tak po prostu, bo to 0 można tutaj olać. I jeżeli mam pierwiastek i ten pierwiastek jest podniesiony do potęgi drugiej, to one mi się nawzajem skasują. Czyli tutaj mam 4 plus y kwadrat z tego pierwszego pierwiastka, ale już pierwiastka ani kwadratu nie piszę. Potem mam plus, a tu mam no 8 minus 0, czyli 8 do drugiej to będzie 64. Plus, a tu mam 0 minus y, czyli minus y do kwadratu, ale minus przy kwadracie nie ma znaczenia, czyli będę miała y kwadrat. I znowu pierwiastek z kwadratem mi się skasują. Równa się i tu wychodzi 100. I popatrz, wyszło bardzo proste równanie, czyli mam w takim razie 2y kwadrat, równa się 100 i te liczby na drugą stronę, czyli minus 64 i minus 4, czyli 2y kwadrat to będzie łącznie 32. Dzielimy na 2 y kwadrat jest 16, a więc y to będzie 4 lub minus 4. Pamiętaj o dwóch odpowiedziach tutaj. Y to będzie 4 lub minus 4. Nie masz tu żadnego założenia, że ten y ma być dodatni lub ujemny, lub większy od jakiejś tam innej liczby. E, tutaj wychodzą dwa rozwiązania. E, a więc w takim razie podstawiając tutaj do tego, do tego przepisu na punkt C otrzymamy punkt C jako 0,4 lub 0 minus 4 i jeżeli wyszły ci dwa punkty, a nie jesteś pewny, czy to tak miało być, no to zobacz po prostu, gdzie ten drugi punkt leży i czy to będzie miało sens. No tutaj mamy ten punkt 0,4, to faktycznie tak, jakby nam się wydawało, tutaj mniej więcej go postawiliśmy. Natomiast 0 4 będzie leżał tutaj i to też faktycznie pasuje, bo nikt nie powiedział, że my ten trójkąt mamy tutaj budować w górę, możemy go zbudować też w dół. Bardzo często właśnie tak jest w tych zadaniach z geometrii analitycznej, że jeżeli szukasz jakiegoś punktu, to możesz otrzymać jakieś dwie wersje, bo możesz właśnie w jedną stronę lub w drugą stronę. Możesz tę figurę po prostu w różny sposób w układzie współrzędnych ustawić i tutaj oba te punkty będą oczywiście pasować. Zadanie 28. Doświadczenie losowe polega na jednoczesnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry i dwiema symetrycznymi monetami. Oblicz prawdopodobieństwa otrzymania na kostce liczby oczek podzielnej przez 3, a na monetach co najmniej jednego orła. Zaczynamy zawsze w zadaniu z prawdopodobieństwa, od obliczenia mocy zbioru omega. Zawsze sobie określ najpierw, co to jest ta omega. Nie musisz tego pisać, bo ta omega w miarę zawsze jest oczywista, jest to jakby wypisane w ogóle w poleceniu, co się dzieje. Omega to jest zbiór wszystkich wyników możliwych tego właśnie zdarzenia, które tutaj masz opisane, ale wszystkich możliwych, czyli doświadczenie losowe polega na jednoczesnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry i dwiema symetrycznymi monetami stop. I na podstawie tego pierwszego zdania określasz, na ile sposobów możesz w ogóle otrzymać wyniki. Tego, co tutaj się dzieje. A potem dopiero przechodzisz do obliczania ilości tych zdarzeń, co do których masz obliczyć właśnie prawdopodobieństwo. Więc masz rzut symetryczną sześcienną kostką i dwiema również symetrycznymi monetami. Tutaj to słówko symetryczne jest dodane po to, żeby formalnie było napisane, że prawdopodobieństwo wyrzucenia każdej liczby na kostce jest jednakowe i tak samo z monetą prawdopodobieństwo wyrzucenia orła jest takie samo jak prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki. Czyli że ta kostka czy ta moneta nie są z jednej strony jakoś dociążone. Na przykład jedna strona kostki nie jest jakaś większa, że częściej wypada, tylko każda liczba ma taką samą szansę wypaść i tak samo tutaj orzeł, reszka mają taką samą szansę wypaść. Czyli mamy tak naprawdę trzy rzuty. Yy, jeden rzut kostką i dwa rzuty monetami, a więc mamy tutaj trzy miejsca. Ile różnych wyników możesz otrzymać rzucając kostką? No sześć po prostu, tak? Bo możesz otrzymać każdą z liczb naturalnych od 1 do sześć. Czyli przy kostce mamy sześć sposobów na wynik. Yy, przy monecie mamy po prostu orła lub reszkę, a więc na dwa sposoby, i znowu orzeł reszka na dwa sposoby. Mnożymy to ze sobą i mamy w takim razie 24 wszystkie możliwe wyniki. Od biedy możesz sobie te 24 wyniki wszystkie po prostu wypisać, no bo nie jest to jakaś ekstra duża liczba. Aczkolwiek zawsze lepiej, jeżeli znajdziesz jakiś szybszy sposób, gdzie tylko wypiszesz sobie kilka wyników, które cię interesują. I teraz mamy właśnie zdarzenie A, którego prawdopodobieństwo mamy policzyć. I to jest zdarzenie, w którym na kostce pojawi się liczba podzielna przez 3 czyli musi to być trójka lub szóstka. Masz do wyboru liczby od 1 do 6, więc wśród tych liczb podzielne przez 3 będą tylko trójka lub szóstka i do tego wypadnie jeszcze co najmniej jeden orzeł. To wypisz sobie właśnie tylko te zdarzenia, które cię interesują. Zdarzenie A to będzie i w takim nawiasie klamrowym wypisujemy te elementy, które będą pasować. Czyli ma być coś podzielnego przez 3, a więc trójka lub szóstka. To zacznijmy od trójki. Pojawi się trójka i do tego będzie co najmniej jeden orzeł. Co najmniej jeden, czyli jeden orzeł lub dwa orły no to jeden orzeł może być jako orzeł reszka, ale również może być jako reszka orzeł. Rzucasz dwiema monetami, czyli możemy założyć, że to są monety rozróżnialne, że to jest na przykład dwuzłotówka i pięciozłotówka i wtedy na dwuzłotówce wypadł orzeł na pięciozłotówce reszka albo może być odwrotnie, na dwuzłotówce reszka, a na pięciozłotówce orzeł, tak? Nie jest tu napisane, że te monety są różne czy nie, ale rzucasz dwiema monetami, e, nawet gdybyś rzucał jedną monetą dwukrotnie, to, wy, to Rzucisz za pierwszym razem i potem za drugim razem, tak? I te wyniki będą się od siebie różnić. To, co tutaj mamy, ta 24, zakłada właśnie, że to. I to jest inna sytuacja, i to jest osobno policzone tu w tych 24 wynikach. Czyli mamy jednego orła, lub jeszcze mogą być po prostu dwa orły, bo co najmniej jeden to będzie jeden lub dwa. No i dla trójki to już jest wszystko, więcej już tutaj nie wymyślisz, więc dla szóstki zrobimy dokładnie to samo. Będzie szóstka i jeden orzeł w kolejności takiej lub w kolejności takiej lub szóstka i dwa orły. I to jest wszystko. Zamykamy ten nawias klamrowy. Mamy w takim razie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć możliwości, czyli moc zbioru A to będzie 6. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to będzie moc zbioru A przez moc zbioru omega, czyli 6 dwudziestych czwartych. Tak tego nie zostawiaj, skróć, można skrócić przez 6 i wynik będzie 1 czwarta. Czasami w poleceniu jest napisane, wynik przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego. Tutaj akurat nie ma, ale nawet jeśli nie ma, to postaraj się skrócić Twój wynik, jeżeli się da. Zadanie 29 za dwa punkty wykaże, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y zachodzi nierówność x kwadrat plus y kwadrat plus 11 większa od 2x plus 6y. Również popularne zadanie, również praktycznie na każdym arkuszu zdarza się właśnie tego typu nierówność do udowodnienia. Wykaż, że to już w ogóle tragedia dla wielu osób, ale wcale nie należy się bać tych zadań, bo one bardzo często są proste. Trzeba tylko znać parę podstawowych zasad. W takim zadaniu, pierwsze co robisz, to przerzucasz wszystko na lewą stronę, dlatego że nierówności najłatwiej udowadnia się do zera, bo pokazujesz wtedy, że coś jest dodatnie albo coś jest ujemne, a nie, że coś jest większe od jakiejś tam liczby, której ty nawet nie znasz, od jakiegoś x nawet nie wiesz, czy to jest liczba tutaj dodatnia, czy ujemna. Masz pokazać, że dla dowolnych liczb rzeczywistych X, Y, więc tu możesz podstawić byle co. Y oczywiście musimy to zrobić na zasadzie poprzekształcać jakoś i doprowadzić do takiej postaci, y żeby było jasne i oczywiste, że. Ta nierówność zachodzi. Nie wolno nam podstawiać przykładowych liczb i pokazywać, że działa, bo to będzie tylko dowód dla tych konkretnych liczb. A my mamy pokazać, że dla dowolnych liczb rzeczywistych takie coś zachodzi, a więc, że zawsze, obojętnie co byś nie podstawił. Jak się za takie coś zabierać? Tutaj. Prawie zawsze, albo na podstawie to może nawet i zawsze, będą brały udział wzory skróconego mnożenia. W tym uporządkujmy to sobie tak, żeby najpierw były x, potem były y, a potem była liczba. I jakie wzory tutaj mogą pasować? Otwórz sobie tablicę i zobacz, jakie tam masz. To będą wzory oczywiście tylko te z kwadratami. Prawdopodobnie nawias do kwadratu, gdzie w środku masz plus lub minus. Tutaj będzie akurat ten nawias z minusem, dlatego że przy tych elementach, z samym xem i z samym y masz po prostu minus 2 i minus 6. I teraz trzeba sobie poukładać to jakoś w, we wzory skróconego mnożenia. I popatrz, zaczynasz od tego, co masz jako pierwszy, no ten x kwadrat, tak? I to będzie twoje a kwadrat według tego wzoru. Potem dalej według wzoru masz minus 2ab, gdzie a już masz określone, bo twoje a to będzie po prostu x, tak? Czyli będziesz miał minus 2 razy x. I żeby tu do tego dorównać, żeby było to samo, to musiałbyś wstawić razy 1, tak? No bo chcesz mieć na pewno minus 2 razy x, bo tu już określiliśmy, że a to będzie x, czyli według tego masz minus 2 razy x, ale generalnie musisz otrzymać łącznie minus 2x, czyli tutaj domnożysz razy 1, więc twoim b będzie 1. Więc dopisz tutaj plus b kwadrat, czyli plus 1 kwadrat i tą liczbą tu na razie się jakoś specjalnie nie przejmuj. Dopisuj tak, żeby ci pasowało tak na chama do tego wzoru, który chcesz tutaj poskładać właśnie w taki nawias do kwadratu, a potem się zastanowisz, co ewentualnie musisz jeszcze dodać lub odjąć. Tu masz 11, napisaliśmy to na razie plus 1 kwadrat. I teraz zajmiemy się Y, zrobimy dokładnie to samo tutaj z tym, czyli przepiszemy sobie y kwadrat i to będzie znowu nasze a kwadrat, znowu startujemy od nowa z tym wzorem, czyli y kwadrat to będzie nasze a kwadrat, czyli a to będzie po prostu y i teraz znowu rozpiszemy tą drugą część, minus 2 razy a razy b, czyli u nas będzie w takim razie minus 2 razy a, czyli y i musimy tu dopisać razy 3, żebyśmy mieli dokładnie tyle co tu jakby przy tych elementach z x i z y musisz faktycznie tak na hama dopisać jakąś liczbę, żeby ona ci pasowała. Natomiast przy tych liczbach tutaj, przy tych wyrazach wolnych, bez x, bez y, możesz sobie już pisać coś zupełnie dowolnego, a potem sobie to jeszcze tam uregulujesz. Czyli żeby nam pasowało do minus 6y, musimy napisać minus 2 razy y razy 3, więc naszym b jest trójka, więc plus b kwadrat to będzie plus 3 kwadrat. I teraz nie kończ od razu, że większy od zera, tylko zastanów się, czy masz wszystko. Masz tak, x kwadrat zrobiliśmy, minus 2x zrobiliśmy, y kwadrat jest, minus 6y jest i teraz jeszcze jest plus 11, a my tu mamy plus 1 kwadrat i plus 3 kwadrat, czyli tutaj masz 9, a tu masz jeszcze 1, czyli łącznie 10, czyli myśmy tu napisali tak naprawdę plus 10, a ma być plus 11, więc jeszcze dopiszemy plus 1 i można zakończyć większe od 0. Czyli wszystko się zgadza, tą 11 po prostu rozbiliśmy na trzy osobne liczby, na 1, 9 i 1, ale łącznie wszystko się zgadza. Masz dokładnie te same elementy, co linijkę wyżej, tyle że bardziej rozbite. Czyli pamiętaj, że te zmienne wszystkie X -y i y, y musisz zapisać tak, jak są, natomiast te liczby możesz sobie porozbijać. I najłatwiej jest właśnie to rozbijać, idąc tak krok po kroku, dopasowując do tego, co tu jest. Bo gdybyś tak od razu miał wymyślić, że te 11 na co ty to masz rozbić, to może być trochę trudno. Po prostu sobie to dopasowuj do tego, co masz z tymi xami. No i teraz. To możesz już poskładać w te wzory skróconego mnożenia. Czyli tu będziesz miał po prostu a minus b do kwadratu, a więc x minus 1 do kwadratu. Tutaj z tego masz y minus 3. Do kwadratu, no i na końcu plus 1 większe od zera. I dostaliśmy taką postać, z której już łatwo widać, że to faktycznie będzie większe od zera, dlatego, że tak, tutaj masz coś tam do potęgi drugiej, a kwadrat dowolnej liczby rzeczywistej jest zawsze nieujemny, jest większy lub równy od zera na pewno, czyli tutaj będzie dokładnie to samo, tak? Nie ma znaczenia, jakiego x tu podstawisz. Yy, po prostu tu masz jak, jakąś liczbę, tak? Masz x minus 1, czyli wstawiasz tu jakąś liczbę, odejmujesz jedynkę, a więc masz jakąś tam inną liczbę i podnosisz to do potęgi drugiej, więc dostaniesz na pewno coś większego lub równego od zera. Tu tak samo, tylko, że będziesz odejmował trójkę, ale wstawiasz jakąś liczbę, otrzymujesz tu jakąś liczbę, podnosisz do potęgi drugiej, masz coś większego lub równego od zera. Yy, I to do siebie dodajesz i potem masz jeszcze plus jeden, co jest na pewno już większe od zera, już nie większe lub równe, tylko to jest jedynka, to jest konkretnie większe od zera, tak? Czyli jak teraz to pododajesz, tu masz coś, co ewentualnie mogłoby wyjść równe 0 albo więcej. Yy, tutaj też masz coś, co mogłoby wyjść Zerem albo jakąś większą liczbą, i do tego dodajesz jedynkę. Czyli no, w skrajnej sytuacji tu otrzymasz 0, plus jeszcze tu otrzymasz 0, i plus tu masz 1. Czyli najmniej co możesz dostać z tej sumy tutaj, to będzie 1. A więc faktycznie jest to większe od zera. Suma liczb nieujemnych oraz dodatniej jest liczbą na pewno dodatnią. To jest nieujemne, to jest nieujemne, to jest dodatnie. Czyli suma tutaj na pewno jest liczbą dodatnią, a więc nierówność jest prawdziwa dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y. Widzisz, że nie jest to takie trudne i nie, nie zajęło to nawet dużo miejsca tutaj. Tylko pamiętaj właśnie o tej zasadzie, że po pierwsze wszystko na jedną stronę i do zera, po drugie szukaj wzoru wzorów skróconego mnożenia, układaj je tutaj na siłę. Zobacz sobie w tablicach, co tam masz jeszcze do dyspozycji, co by się ewentualnie mogło przydać. I w zależności od zadania wykorzystuj te wzory właśnie i sklejaj to w takie elementy, a potem już tylko napisz do tego jakieś konkretne wnioski, żeby było wiadomo, że zadanie zakończone. Zadanie 30, również za dwa punkty w równoległoboku ABCD. Punkt E jest środkiem boku BC. Przez punkty A i E poprowadzono prostą, przecinającą prostą DC w punkcie F, jak na rysunku. Uzasadni, że pole równoległoboku ABCD jest równe polu trójkąta AFD. Rysunek był dołączony do, do zadania i znowu typowe zadanie maturalne, czyli zadanie z dowodem, ale dotyczące geometrii. Zauważ, że to nie może być jakieś ekstra trudne zadanie, bo ono jest tylko za dwa punkty, więc tutaj muszą być jakieś pewnie dwa. W miarę proste kroki do zrobienia. Trudność polega oczywiście na tym, żeby wymyśleć, jakie to są kroki, bo nie jest to tutaj nic takie oczywiste, no i w dodatku nie ma tu żadnych konkretnych liczb. Musisz tu po prostu wpaść na jakieś własności na podstawie tylko tych figur i tych elementów, które się tutaj pojawiają. Więc zacznijmy od zaznaczenia w, na tym rysunku tych rzeczy, które masz tu podane w zadaniu. Masz napisane, że w równoległo boku ABCD punkt E jest środkiem boku BC. Punkt E jest z środkiem boku BC, więc oznaczę tu sobie, że ten odcinek ma długość X i ten odcinek również ma długość X, czyli długość BE jest taka sama jak długość EC jest równa właśnie X. Do tego no musimy skorzystać na pewno z tego, że jest to równoległobok, czyli równoległobok ma dwie pary boków tej samej długości, czyli bok AB ma taką samą długość jak bok CD, oznacza ją przez Y. No ewentualnie możesz też oznaczyć, że bok AD ma długość w takim razie 2X, skoro tu sobie oznaczyłam X i X, no to ten bok Ewentualnie ma długość 2x, ale w tym zadaniu to się akurat tutaj nie przyda. No i co jeszcze możesz zrobić? Możesz skorzystać dalej z różnych własności równoległego boku. Oznaczam sobie tu jakiś kąt, niech to będzie kąt alfa, a to tutaj ten kąt również ma miarę alfa i ten kąt ma miarę 180 minus alfa, tak? Suma dwóch kątów leżących przy jednym boku równoległego boku ma zawsze 180, Czyli tutaj będzie kąt alfa. Generalnie możesz też powiedzieć, że tutaj są dwie proste równoległe, no bo jest to równoległo bok i te kąty są tutaj naprzemianległe, bo masz tutaj dwie proste równoległe, przecięte trzecią prostą i masz tu właśnie dwa kąty naprzemianległe. Albo tak jak tutaj przedtem przeszłam, że masz tu dwie, dwa kąty miary alfa, więc tu masz 180 minus alfa i tu masz jeszcze alfa, żeby dopełnić do kąta łącznie tutaj 180. I tutaj jeszcze zauważ, że masz kąty wierzchołkowe. Tutaj w tym punkcie E. One nam się właśnie łączą, i otrzymaliśmy w takim razie dwa trójkąty, które są trójkątami przystającymi. Trójkąt ABE jest przystający do trójkąta F ce, dlatego że masz ten sam zestaw kątów. Oznaczyliśmy tu kąty alfa, beta, no i tutaj ten trzeci będzie jakiś gamma. Tu masz alfa, beta i tu również mógłbyś powiedzieć, że jest ten sam kąt gamma, tak? Czyli generalnie na podstawie samych kątów mógłbyś powiedzieć, że są to trójkąty podobne. Natomiast tutaj dodatkowo jeszcze pomiędzy tymi kątami alfa i beta i w jednym i w drugim trójkącie znajduje się odcinek dokładnie tej samej długości. Oznaczyliśmy go jako x, tak? Czyli tutaj masz miarę kąta alfa, potem odcinek długości Długości x i miarę kąta beta, a tu masz znowu miarę kąta alfa, odcinek długości x i miarę kąta beta. Więc skoro te odcinki mają dokładnie równą długość, to te trójkąty są wręcz. Przystające. Przystające to znaczy są dokładnie tych samych wymiarów, bo podobne oznacza, że one są po prostu tych samych proporcji, ale może być większy, mniejszy trójkąt, bo podobieństwo określasz zawsze w jakiejś skali. Masz skalę podobieństwa, że na przykład któryś trójkąt jest dwa razy większy, trzy razy większy od innego, ale są w tych samych proporcjach. Natomiast tu masz konkretnie trójkąty przystające. One są kropka w kropkę te same, tyle, że leżą w inny sposób, są troszeczkę obrócone względem siebie. Ale y, tu masz dwa te same kąty i pomiędzy tymi kątami masz bok tej samej długości w obu tych y, trójkątach, więc to będą trójkąty przystające, czyli dokładnie tych samych wymiarów. Więc możemy w takim razie napisać, że skoro tu w tym trójkącie ABE B, E naprzeciwko kąta beta leży bok długości y, to tu w trójkącie F, C, E naprzeciwko kąta beta również będzie leżał bok długości y to też napisz, że właśnie to wynika z tego przystawania trójkątów. Jeżeli mylą Ci się te znaczki, to otwórz sobie tablicę. Tam jest pojęcie po, podobieństwa trójkątów i przystawania trójkątów. I tam sobie w razie czego odgap te znaczki, jak je pisać. Albo, jeżeli w ogóle nie chcesz takich znaczków pisać, to napisz słownie, że trójkąt jest przystający do trójkąta i też będzie OK. Chodzi o to, żebyś podał na tym arkuszu informację właśnie o tym, że korzystasz z tego, że trójkąty są przystające. Albo znaczkami, albo po prostu słownie. No no, i teraz y, otrzymaliśmy w takim razie jeden z boków tego dużego trójkąta, który chcemy tutaj rozpracować: trójkąt AFD. Mamy jeden z boków tego trójkąta, no w sumie drugi też mamy, bo tutaj, tak jak mówiłam, można napisać 2x i mamy też boki tego równoległoboku ABCD. Mamy uzasadnić, że pole równoległoboku jest równe polu trójkąta, a jak się liczy pole równoległoboku, najłatwiej będzie dorysować wysokość i powiedzieć, że pole tego równoległoboku to będzie po prostu no. Długość tego boku razy długość wysokości, która pada na ten bok, prawda? No narysowałam ją tutaj tak w górę, możesz tu narysować też w dół, ale narysowałam ją specjalnie w górę, dlatego że ta wysokość jest w tej chwili jednocześnie i wysokością równoległoboku, wychodzącą tu z wierzchołka A i padającą jakby na tę podstawę tutaj CD, e, czyli pole tego równoległoboku policzę właśnie jako Y razy H, ale jednocześnie ta wysokość jest wysokością tego trójkąta. Wysokością prostopadłą do tego boku FD, prawda? Czyli jakby do, tej, do tego przedłużenia boku CD równoległego boku. Czyli jak chcę teraz policzyć pole tego czerwonego trójkąta, tego właśnie trójkąta AFD, no to ze zwykłego wzoru na pole trójkąta mam 1, druga razy 2y, bo tutaj podstawa tego trójkąta ma długość y plus y, a więc 2y i razy h. No i tutaj jedna, druga i dwa się skracają i mam, że pole AFD jest równe również Y razy H, czyli, że w takim razie pole ABCD jest równe polu AFD i gotowe, już udowodnione. Czyli takie trochę czary-mary po rysunku. Pamiętaj, że jak sobie tu właśnie tak czarujesz, to musisz zapisać gdzieś pewne wnioski, pewne oznaczenia, skąd pewne właśnie wnioski wyciągnąłeś. Potem zapisać właśnie tutaj te, te pola i pokazać, że są równe. Zobacz, że nie ma tu nawet za dużo. Pisania, tylko trzeba właśnie wpaść na pewne pomysły i na pewne własności, które tutaj zachodzą. Zadanie 31 za dwa punkty. Prosta o równaniu x równe minus 2 jest osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f od x równe ax kwadrat minus 8x plus c. Punkt p o współrzędnych 22 należy do wykresu tej funkcji. Wyznacz współczynniki a i c. Zawsze jak masz zadanie z funkcji kwadratowej i masz tu mowę o jakichś własnościach albo pytają cię o jakieś własności, to nie zaczynaj od liczenia delty i jakichś, nie wiem, miejsc zerowych czy czegoś takiego, tylko zacznij od naszkicowania sobie mniej więcej wykresu tej funkcji i zobaczeniu, co te informacje, które tu masz w zadaniu ci w ogóle dają. Mam wykres funkcji kwadratowej. Nie wiem, czy ramiona są w dobrą stronę, bo nie znam jeszcze tego współczynnika a, ale na razie tak na chybi utrafił sobie, rysuję tylko po to, żeby zobaczyć, co mi daje na przykład ta prosta o równaniu x równe minus 2. Jest napisane, że to jest oś symetrii tego wykresu funkcji. No to narysuj sobie na takim wykresie tą oś symetrii. Będzie ona przebiegała mniej więcej tak, prawda? Oś symetrii to jest prosta, która dzieli ci daną figurę czy dany wykres na Dwie takie same części, takie symetryczne względem właśnie tej prostej. Ta prosta jest takim lustrem i z jednej strony lustra masz dokładnie to samo co i z drugiej. Czyli tak będzie wyglądała ta oś symetrii i to jest prosta o równaniu x równe minus 2. I jakie własności ma ta prosta? Ona przechodzi oczywiście przez wierzchołek. Wierzchołek o współrzędnych P, Q, przez ten charakterystyczny punkt, gdzie ta funkcja po prostu zawija, tak? przez wierzchołek. Współrzędna P to jest współrzędna xowa, współrzędna Q to jest współrzędna y. -owa. I teraz co? My tutaj mamy w takim razie ta prosta x równe minus 2 to będzie po prostu x równe p, tak? oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej to jest właśnie zawsze prosta o równaniu x równa się p, więc jeżeli my mamy x równa się minus 2, no to wniosek z tego taki, że p jest równe minus 2. I to odczytaliśmy tylko na podstawie właśnie takiego prostego rysunku. Teraz idź do tablic i przypomnij sobie wzór na p. p jest równe minus b przez 2a, czyli my tu możemy właśnie podstawić zamiast p minus 2, bo już doszliśmy do wniosku, że p jest równe minus 2, czyli zamiast p wstawię minus dwójkę, równe Minus b, a więc tutaj napiszę sobie minus minus 8, bo b jest u mnie znane tutaj, jedynie b znamy w, tym, w tej funkcji. a i c mamy obliczyć, ale b jest konkretne, czyli minus b to będzie minus minus 8 przez 2a, to na razie zostawiam, no bo nie wiem, jakie jest właśnie to a, to chcę obliczyć, ale zauważ, że otrzymaliśmy równanie, gdzie już a jest jedyną niewiadomą, więc mnożę sobie to przez 2a. I w takim razie mam minus 2 razy 2a, czyli minus 4a równa się minus i minus, a więc plus 8. Dzielę na minus 4 i dostanę, że a jest równe minus 2. No i to już jest część zadania, tak? A współczynnik a mam już wyznaczony. No to napiszę sobie teraz wzór tej funkcji w takim razie z tym, co już wyznaczyłam, czyli a jest równe minus 2. Mam minus 2x kwadrat minus 8x plus c. I mam jeszcze wyznaczyć y, współczynnik c. Mam tu jeszcze informację w zadaniu, że punkt P współrzędnych 2. 2, 2, należy do wykresu tej funkcji. Jeżeli jakiś punkt należy do wykresu funkcji, to obojętnie co to jest za funkcja, pierwszą współrzędną tego punktu wstawiasz za x, a drugą współrzędną tego punktu wstawiasz za y. Y, czyli inaczej f od x, tak? f od x y, to jest to samo co y, więc tu wstawiasz zamiast y dwójkę, a tu zamiast x też wstawiasz dwójkę. I masz tak, 2 jako y, równa się minus 2 z tych współczynników razy 2 kwadrat, to dwo, ta dwójka tutaj z tego punktu, minus 8 razy znowu ta dwójka z tego punktu plus C i znowu masz równanie, gdzie już tylko ta jedna literka jest niewiadoma, więc to sobie trzeba tutaj rozplątać. 2 równe minus 2 razy 4 i tu mam minus 16 plus C, y, czyli minus C, przerzucę to na drugą stronę, a tą dwójkę tutaj przerzucę w tą stronę, czyli mam minus 8 minus 16 i jeszcze minus 2, czyli minus C jest równe minus 20 26 Mnożę, czy dzielę przez minus 1, a więc C jest równe 26. No i mam gotowe. Zobacz, że znowu nic trudnego się tu nie dzieje. Tu trzeba sobie wykombinować taką własność, ale to tak jak mówię, zawsze staraj się rysować e, wykres e, na podstawie tylko tego, co wiesz. Nie wiesz, czy ramiona są w górę, czy w dół. Narysuj na chybił trafił. Ja tu akurat trafiłam, że te ramiona są w dół, bo A wyszło ujemne, ale gdybym narysowała ramiona w górę, to wniosek byłby ten sam. Że y, prosta, y, która jest osią symetrii, y, daje mi po prostu p. p jest równe minus 2 w tym zadaniu, tak? Obojętnie, czy bym narysowała ramiona w górę czy w dół. Y, I potem, nawet jak dojdziesz do tego, że a jest ujemne a, i to się nie zgadza z Twoim rysunkiem, to nie zmieniaj tego rysunku, bo to był rysunek, y, który dał Ci po prostu pewne informacje, a nie rysunek konkretnie akurat tej funkcji, która tutaj w zadaniu jest podana. Zadanie 32 za 4 punkty. W ciągu 8 dni rowerzysta pokonał trasę 236 km, poczynając od drugiego dnia przejeżdżał codziennie o 3 km mniej niż w dniu poprzednim. Ile kilometrów przejechał pierwszego dnia, a ile ósmego, zapisz obliczenia. No to mamy łącznie trasę 236 km i 8 dni jechał, czyli każdego dnia pokonał jakąś tam odległość i zapiszę to jako A1, A2, A3, A4 i tak dalej, aż do A8, i to będą te ilości dziennie pokonywanych kilometrów, czyli A1 to będzie odległość pokonana pierwszego dnia, A2 drugiego dnia i tak dalej, a 8 to będzie odległość pokonana ósmego dnia. I teraz łącznie pokonał trasę w ciągu tych 8 dni 236 km, czyli suma tych 8 dni, Łącznie to będzie 236 km. Zapisuję to właśnie takimi oznaczeniami jak z ciągów, no bo przecież jest to jakiś ciąg. Jaki? No to my do tego musimy teraz sami dojść, ale generalnie y, jest to jakiś ciąg, bo pierwszego dnia była jakaś tam liczba, drugiego dnia jakaś inna liczba, trzeciego dnia jakaś inna liczba i tak dalej. Mamy osiem różnych liczb, czyli mamy taki ośmiowyrazowy ciąg i suma tych ośmiu wyrazów tego ciągu to będzie 236. I teraz y, przejeżdżał codziennie o 3 km. Mniej niż w dniu poprzednim. Czyli pierwszego dnia przejechał ileś tam kilometrów, potem drugiego dnia przejechał o 3 mniej. Czyli tutaj, jak chcesz przeskoczyć z tej liczby na tą, no to musisz odjąć sobie 3, tak? I każdego kolejnego dnia znowu o 3 km mniej niż w dniu poprzednim. Czyli trzeciego dnia przejechał o 3 km mniej niż dnia drugiego, czwartego dnia o 3 km mniej niż dnia trzeciego, i tak dalej. I tutaj znowu o minus 3. Czyli widać, że zmienia nam się to cały czas regularnie. Za każdym razem odejmujemy trójkę. I jeżeli za każdym razem odejmujesz lub dodajesz taką samą liczbę, to znaczy, że jest to ciąg arytmetyczny i u nas w takim razie ta liczba, której odejmujemy to będzie r, różnica tego ciągu arytmetycznego, czyli r będzie równa minus 3. I takie mamy dane dotyczące tego ciągu, pytają ile przyjechał pierwszego dnia, a ile ósmego, czyli pytają konkretnie o wartość wyrazu pierwszego i wartość wyrazu ósmego, czyli masz sumę 8 wyrazów równą 236, różnicę równą minus 3, jakie jest a1, a Jaki jest A8? Otwórz sobie wzory na ciąg arytmetyczny, to jest w tablicach, i no, zaczniemy oczywiście od tej sumy, no bo tą informację mamy podaną konkretnie. Masz tu dwa wzory na sumę. Jest taki, gdzie masz wyraz pierwszy plus wyraz ostatni przez dwa razy ilość wyrazów, ale ten wzór nam tu za bardzo nie pasuje. No jest tu co prawda wyraz pierwszy i ostatni, ale jako te szukane elementy my ich nie znamy jeszcze, więc no, nie bardzo tu podstawisz jakieś liczby konkretne. Wiesz tylko, że tych elementów jest 8, czyli że n jest równe 8, natomiast ta druga wersja wzoru będzie nam bardziej pasować, bo oczywiście a1 nie znamy, ale wiemy jakie jest n, to jest właśnie te 8, prawda? n jest równe 8, czyli wiemy jakie jest. N, tu wstawisz 8, wiemy jakie jest R, tu wstawisz minus 3 i tu znowu wstawisz 8, czyli generalnie jedyną niewiadomą będzie tutaj A1. Tutaj byś miał A1 niewiadome i A8 niewiadome, wstawiłbyś tylko tutaj liczbę, a tutaj tylko A1 jest niewiadome, resztę potrafisz wstawić, czyli do tego drugiego wzoru, do tej drugiej wersji, podstawiamy to co mamy, a więc suma u nas będzie 8 wyrazów, jest równa 236, to tutaj od razu zamiast tej sumy napiszę. No i według tego wzoru to będzie 2 razy wyraz pierwszy, to to tak zostawiam plus i teraz n minus 1, czyli u nas n jest równe 8, będzie 8 minus 1, razy r, czyli razy minus 3 przez 2 razy n, czyli razy 8. No i masz właśnie równanie, gdzie tylko a1 jest niewiadomą. E, tu nam się skróci dwójka z ósemką. Możemy to tak zrobić, czyli będzie 236 jest równe 4, to dam naprzód jakby, przed nawias. Pamiętaj, że kreska łamkowa pełni taką samą funkcję jak nawias. Masz e, ten element łącznie w całości, najpierw podzielony na 2, potem pomnożony przez 8, więc jeżeli skróciłeś, to będzie, że ten element w całości jest pomnożony przez 4. Dlatego Daję tu czwórkę i nawias. Czyli mam 4 razy 2a1, dodać tu jest 7 razy minus 3. Yy, mogę to od razu podzielić przez 4. Możesz tu przemnażać przez 4, to wyjdzie wtedy na to samo, tylko będziesz na większych liczbach pracował. A możesz zamiast przemnażać czwórkę przez te elementy nawiasu, podzielić w tej chwili przez 4 i wtedy tu już jest, zostanie tylko to, co jest w tym nawiasie. No i tu oczywiście podzielisz, tak? To będziesz miał 59, a tu masz tylko to z nawiasu, czyli 2a1, i tu mamy minus 21. No to te minus 21 na drugą stronę, mam 50. 59 plus 21 równe 2A1, czyli 2A1 jest równe 80 łącznie, dzielimy na 2 i mamy, że A1 jest równe 40. Czyli że pierwszego dnia przejechał dokładnie 40 km. Jeszcze pozostaje nam obliczyć, ile przejechał ósmego dnia. No i możesz to zrobić skacząc o te minus trójki, obliczając, ile w drugim, ile w trzecim, i tak dalej, ale no nie polecam tego, bo tutaj łatwo się pomylić, łatwo stracić czujność na takim prostym obliczeniu. No i przede wszystkim bardziej profesjonalnie, tak matematycznie, ładnie będzie, jeśli skorzystamy tu z tego wzoru. Wszystko już mamy do tego wzoru. To jest wzór na enty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli obojętnie, czy będziesz chciała obliczyć trzeci, ósmy czy 158. Zawsze obliczysz z tego wzoru dowolny wyraz ciągu, jeżeli masz tylko dany wyraz pierwszy, który to wyraz ma być i różnicę tego ciągu. Czyli u nas to będzie wyraz ósmy równy. Wyraz pierwszy, a więc 40 dodać n minus 1, czyli 8 minus 1, no bo to jest wyraz ósmy. Patrzysz tutaj na ten indeks, tak? Chcesz obliczyć wyraz ósmy, a więc tu wstawiasz 8 minus 1 razy różnica, czyli razy minus 3. No i widzisz, że to łatwo będzie tutaj do obliczenia, czyli 40 plus 7 razy minus 3, a więc. 40 i tu masz minus 21, a więc 19, czyli ostatniego dnia przyjechało 19. Pamiętaj, że w zadaniach otwartych, jeżeli nie jest to zadanie typu, wykaż, że na końcu masz y, pole na odpowiedź i tę odpowiedź musisz tam wpisać. Rowerzysta przyjechał pierwszego dnia 40 km, a ósmego dnia 19 km. Zadanie 33 za 4 punkty. W trapezie równoramiennym suma długości podstaw wynosi 20, pole tego trapezu jest równe 80, a tangen z jego kąta ostrego wynosi 4 trzecie Oblicz długości podstaw trapezu. Zadanie z planimetrii. Oczywiście musimy sobie tutaj e, zrobić rysunek i zaznaczyć e, co nieco na tym rysunku. Mamy trapez równoramienny, więc zaznaczę, że podstawy są AB, natomiast ramiona są C i C, ta sama literka, żeby było widać, że to jest równoramienne. E, suma długości podstaw wynosi 20, czyli A plus B jest równe 20. Pole tego trapezu jest równe 80, wypisuje najpierw wszystkie informacje i tangens kąta ostrego wynosi 4 więc zaznacz sobie ten kąt ostry tutaj i tangens kąta alfa jest równy 4 ,3. No to A plus B jest równe 20, no okej, okay, no czyli suma długości podstaw, jakby nic z tego na razie nie wyciśniemy. Natomiast pole, masz w tablicach wzór na pole trapezu A plus B na 2 razy H, to jest wzór, który znasz z podstawówki, czyli od razu możesz sobie tutaj zaznaczyć też wysokość, no bo jest ona potrzebna do pola, czyli zaznacz ją tu też na rysunku, wysokość. No i skorzystaj z tego, rozpisz to. To będzie w takim razie A plus B na 2 razy H. I uwaga, pojawiło nam się tutaj A plus B, więc możemy tutaj wpisać od razu 20. Czyli masz 20 przez 2 razy H równa się 80. Nie jest powiedziane, że tu musisz mieć konkretnie A i konkretnie B i dopiero to dodawać i tu wpisywać i dopiero wtedy liczyć. Jeżeli masz podaną sumę, to możesz wykonać Wykorzystać po prostu sumę. Czyli tu wstawiasz 20 i masz, popatrz, równanie tylko z literką h. Czyli obliczamy, tutaj jest oczywiście 10. Mamy 10h równe 80, dzielisz na 10, h jest równe 8. Wpisuję na rysunek, żeby od razu było widać, żebym widziała, gdzie co mam. h jest równe 8. Czyli to jest pierwsza taka konkretna długość tutaj w tej figurze, w tym trapezie. Wykorzystaliśmy już te informacje z polem, więc w takim razie wykorzy wykorzystajmy teraz te informacje z tangensem. Czyli jakby tutaj policzyć tangens tego kąta alfa. Masz tutaj ten kąt alfa ostry, ten kąt, więc weźmiemy sobie też analogicznie do tego rysunku ten kąt. Zobacz tutaj. Utworzył nam się trójkąt prostokątny razem z tą wysokością, więc dobrze, że ją mamy policzoną, bo będziemy w stanie właśnie na tym trójkącie tutaj coś popracować. No to tangens kąta alfa to jest A do B, czyli tutaj będzie popatrz A do B, a więc przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta alfa podzielić przez przyprostokątna leżąca przy kącie alfa. Czyli w naszym rysunku tutaj to będzie właśnie ta przyprostokątna podzielić przez ta przyprostokątna, gdzie tu masz H, a więc 8, więc tu sobie oznaczmy jakiś X, żeby też mieć po prostu długość tego odcinka jakoś zaznaczoną, no bo cała podstawa ma długość a, ale my tu mamy tylko teraz fragment tej podstawy, więc oznaczę sobie tutaj jakimś x. W takim razie według tutaj tych wzorów tangens alfa to będzie h, do x. Przyprostokąt należąca naprzeciwko kąta alfa podzielić przez przyprostokąt należąca przy kącie alfa. Czyli te 4 trzecie to będzie inaczej h do x, gdzie h już mam policzone, h jest równe 8, czyli 4 trzecie jest równe 8 przez x, mnożę tu na krzyż w takim razie 4x równe 8 razy 3, czyli dzielę sobie to na 4 i mam x jest równe 6, tak? Możesz sobie najpierw tu skrócić właśnie ósemkę z czwórką, masz 2 razy 3 to 6, albo policzysz to z 24 i podzielisz na 4 wychodzi 6, tak czy tak. Czyli tu Tutaj mam długość 6, no i jakby więcej informacji w tym zadaniu nie mam. Czyli teraz, na podstawie tego, że wysokość jest 8 i że ten odcinek ma długość 6, muszę jakoś wykombinować długości podstaw tego trapezu, czyli po prostu A i B. Popatrz, masz wysokość i możesz sobie tu poprowadzić drugą wysokość. Po co nam to, że trójkąt jest równoramienny? Otóż po to, że tutaj też masz w takim razie długość x. Jeśli tu poprowadzisz sobie z dwóch wierzchołków wysokości, to te trójkąty, które tu są odcięte, są dokładnie takimi samymi trójkątami, bo tu masz tę samą wysokość, masz tę samą przeciwprostokątną, a więc tutaj ta przyprostokątna leżąca w tej podstawie również będzie tej samej długości. Czyli tu masz x. I tu masz x, no i tutaj jest dokładnie długość b. Jeżeli tutaj masz poprowadzone dwie wysokości, to ten odcinek, który tu nam powstał, ten nowy ma dokładnie długość b. Czyli możesz powiedzieć, że w takim razie, jeśli z a wytniesz ten odcinek długości b, to zostanie ci 2 razy x, prawda? Z tej całej podstawy a wycinasz tutaj ten niebieski fragment i wtedy zostaje ci suma tych dwóch odcinków x i x, a więc po prostu 2x. Czyli a minus b to jest 2x, x jest u nas y, równe 6, czyli a minus b to jest po prostu 12, 2 razy 6, czyli 12. Do tego dopiszmy ten warunek, z którego no tu raz już skorzystaliśmy, ale to do tego pola. Teraz musimy jeszcze skorzystać do właśnie wyliczenia tej konkretnie długości a i b. Dopiszmy sobie ten warunek, układ równań popatrzony. Masz jedno równanie z A i B, drugie równanie z A i B, więc rozwiązujesz bardzo prosty układ równań. Tu nic nie trzeba robić, wystarczy to dodać do siebie stronami, bo masz minus B i plus B, czyli będzie 2a, B nam się skasuje, równa się, to jest łącznie 32, dzielisz na 2 i wychodzi, że A jest równe 16, już mamy jedną podstawę gotową. Teraz jeszcze B, obojętnie z którego tutaj wzoru, może być właśnie, że A plus B, czyli 16 plus B jest równe 20, czyli B jest w takim razie równe 4. No i mamy zadanie gotowe rozwiązane zadanie za 4 punkty. Kilka etapów tutaj właśnie najpierw e, zrobić coś z tym polem, wyliczyć wysokość, e, potem tutaj zrobić coś z tym tangensem, wyliczyć długość tego odcinka, e, a potem jeszcze wyznaczyć długość A i długość B. I ostatnie zadanie, 34. Za 5 punktów. Zadanie ze stereometrii. W granie stosłupie prawidłowym czworokątnym o podstawach ABCD i A1B1C1D1 jak na rysunku krawędź boczna jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy. Z wierzchołka B poprowadzono odcinek BE, którego koniec E jest środkiem krawędzi A1D1. Długość BE jest równa 4 pierwiastki z 41. Oblicz objętość grania stosłupa i wyznacz sinus kąta nachylenia odcinka BE do płaszczyzny podstawy grania stosłupa. Rysunek był Podany w arkuszu, więc można sobie na nim od razu zaznaczać. Mamy w takim razie grania stosu prawidłowy czworokątny, oznacza to, że w podstawie masz kwadrat, i do tego krawędź boczna jest trzy razy dłuższa od krawędzi podstawy. Czyli jeśli w podstawie oznaczę sobie długości krawędzi jako A, to ta krawędź boczna będzie miała długość 3A. Czyli mam wszystkie długości tego grania stosłupa oznaczone w zależności tylko od jednej literki. Czyli jak wyznaczę sobie to A. To będę potrafiła wszystko na temat tego granicy słupa już tutaj wyliczyć. No i teraz z wierzchołka B poprowadzono odcinek BE, którego koniec E jest środkiem krawędzi AD. Czyli tutaj trafiam w środek, tutaj będzie odcinek E i z wierzchołka B prowadzę właśnie tutaj odcinek BE, Tutaj mam środek, czyli tu jest jedna, druga A i jedna, druga A. Cały ten odcinek A1D1 ma długość A, czyli tutaj mam to podzielone na dwie połowy. I Mam długość tego odcinka, to jest cztery pierwiastki z 41. No i teraz, co możesz z tym dalej zrobić? Jeżeli masz właśnie jakiś odcinek wewnątrz tego y, grania z który jest w jakiś sposób nachylony do podstawy, to zaznacz sobie właśnie ten kąt nachylenia do płaszczyzny podstawy. Tym bardziej, że tutaj nawet masz obliczyć sinus tego kąta. Ale nawet gdyby nie było właśnie tej drugiej części polecenia, bo tu masz obliczyć grania stosłupa i dodatkowo sinus kąta nachylenia do płaszczyzny podstawy, to tak czy tak ten kąt wartałoby tutaj zaznaczyć. Czyli tworzysz tu taki trójkąt prostokątny. Tutaj z tego od punktu E robisz sobie odcinek prosto, padły do płaszczyzny podstawy, który spada ci tu na jakiś punkt, nazwijmy go F. Łączysz, otrzymujesz tutaj kąt prosty. I tutaj jest właśnie ten kąt nachylenia tego odcinka BE do płaszczyzny podstawy. To jest ten kąt alfa. Tak czy tak ten trójkąt zielony nam się tu przyda do obliczenia tej. Objętości, dlatego że obliczymy sobie tutaj właśnie na tej podstawie długość A. Na razie mamy bok właśnie BE, tą przeciwprostokątną tego zielonego trójkąta, konkretnie podaną. Tu wiemy, że ten odcinek EF ma długość 3A, ponieważ to jest odcinek tej samej dokładnie długości co ta krawędź boczna. On tu idzie równolegle do tej krawędzi bocznej, więc to będzie dokładnie ta sama odległość. Jeszcze byśmy tu musieli jakoś ten odcinek oznaczyć albo konkretną liczbą, albo też jakimś wyrażeniem zależnym od zmiennej A żeby tutaj ładnie w Pitagorasie nam potem wyszło równanie tylko z jedną nie wiadomo. Więc najpierw zacznijmy od narysowania sobie jeszcze osobną tej podstawy, po prostu tego kwadratu z podstawy. Tu narysuję sobie ten punkt F, on jest oczywiście tu w połowie. Tu masz jedną, drugą A i tu masz A, więc tu sobie zaznaczymy, że właśnie ten odcinek ma długość 1, druga A, bo ten punkt F pada nam w połowie, znowu tutaj tego odcinka AD. Tak samo jak punkt E był w połowie odcinka A1D1, taki punkt F będzie w połowie odcinka. AD, czyli tutaj mam jedną, drugą y, długości krawędzi podstawy, a tu mam po prostu krawędź podstawy i ten odcinek FB mogę w takim razie sobie tu, na, najpierw na tym małym trójkąciku obliczyć z Pitagorasa, czyli A kwadrat plus jedna druga A kwadrat równa się BF kwadrat. Tu pamiętaj, jedna druga A kwadrat to jest w nawiasie, czyli tu masz łącznie jedną czwartą A kwadrat, bo i to jest do kwadratu i to jest do kwadratu. Czyli tu mam y, tak naprawdę 4 czwarte, jedna cała to jest 4 czwarte i jeszcze jedna na czwarta, no to łącznie będzie 5 czwartych a kwadrat, czyli długość bf to będzie pierwiastek z tego, co tu mam, no to a kwadrat mogę spierwiastkować, wyjdzie mi po prostu a. Nie przejmuję się tym, że tutaj ma być jakaś wartość bezwzględna czy nie, bo wiem, że a jest długością boku, więc a jest na pewno dodatnie, więc tutaj sobie piszę po prostu a, pierwiastek z 4 to 2 i pierwiastek z 5 po prostu muszę tak zapisać. Czyli tu mogę teraz wpisać, że tu mam pierwiastek z 5 przez 2a i teraz mam właśnie coś zależnego od a, coś zależnego od a i konkretnie Liczbę, więc jak teraz sobie tu zrobię Pitagorasa na tym trójkącie, to dostanę konkretnie długość a, czyli mam 3a kwadrat plus pierwiastek z 5 przez 2a kwadrat równa się 4 pierwiastki z 41 kwadrat. Pamiętaj, że to wszystko w nawiasie. Tutaj mamy w takim razie 9a kwadrat. Tu mamy jakby z powrotem to, tak? To jest ta długość właśnie bf kwadrat, czyli to jest dokładnie 5 4 a kwadrat. Tu po podniesieniu i tak to wyjdzie na to samo. E, równa się i tu mamy 4 kwadrat, a więc 16 i pierwiastek do kwadratu. Tu ten pierwiastek się zgubi. Mamy po prostu 41. E, pomnożę to sobie przez 4, żeby zgubić tutaj ten mianownik i mam w takim razie 36 a kwadrat plus 5 a kwadrat równa się, no tu mam 16 razy 41, jeszcze razy 4 wpisz w kalkulator, dostaniesz tyle. E, czyli tu jest łącznie 41 a kwadrat równa się tyle, dzielę na 41, dostaję coś ładnego, a kwadrat równa 64, no i a jest w takim razie równe 8. Nie rozważam opcji lub minus 8, bo wiem, że a jest długością boku, a więc a jest po prostu dodatnie, opcja ujemna zupełnie odpada. E, no i teraz co? Masz obliczyć objętość tego grania stosłupa, a jest równe 8, objętość grania stosłupa to jest po prostu długość krawędzi z podstawy, razy długość krawędzi z podstawy, razy długość krawędzi bocznej, czyli w naszym przypadku to będzie a, czyli 8, razy a, czyli 8, razy 3a, a 3a to będzie 3 razy 8, czyli 24. No i przeliczasz i masz gotową objętość 1536. No i do tego masz teraz, wyznacz sinus kąta nachylenia odcinka BE do płaszczyzny podstawy grania stosłupa. Możesz skorzystać od razu z tego trójkąta. Ten właśnie odcinek BE to jest przeciwprostokątna w tym zielonym trójkącie, czyli patrz już od razu na ten tutaj rysuneczek. Czyli otwórzmy sobie definicję tych funkcji trygonometrycznych. E, masz jakiś kąt alfa, sinus tego kąta alfa to będzie A do C, czyli sinus kąta alfa to jest a, więc przyprostokątna leżąca naprzeciwko tego kąta, podzielić przez c, a więc przez przeciwprostokątna, czyli jak ja tu mam alfa, to będę miała przyprostokątną leżącą naprzeciwko kąta alfa, a więc 3a, czyli po prostu 24, podzielić przez przeciwprostokątną, czyli przez 4 pierwiastki z 41. I to jest gotowe, bo tu już masz konkretnie dwie liczby. Tylko to teraz uporządkuj, tu można skrócić przez 4 i masz 6 przez pierwiastek z 41. Usuń jeszcze niewymierność, tutaj nie ma żadnej filozofii, nic się tam nawet potem nie poskraca. Czyli masz 6 pierwiastków z 41 przez 41 i to będzie sinus tego kąta nachylenia. Zadanie ze stereometrii, ale nie jest jakieś ekstra trudne. Tu trzeba było tylko znaleźć właśnie ten trójkąt. Tutaj taki w miarę oczywisty właśnie do narysowania. On wisi tak troszeczkę dziwnie, bo wisi gdzieś wewnątrz tego grania stosłupa. No i tutaj potem jeszcze tylko w podstawie. Najpierw tu mamy Pitagorasa, potem tu mamy Pitagorasa. Otrzymujemy z tych dwóch Pitagorasów wszystkie potrzebne nam długości. No i obliczamy objętość, i potem już z tego trójkącika po prostu sinus, i mamy gotowe 5 punktów. No i to już były wszystkie zadania. Arkusz maturalny, matura próbna z nowej ery styczeń 2020. Jak to w arkuszu z nowej ery zadania były dosyć ciekawe. Oni często właśnie układają te zadanka tak, że najczęściej chodzi o to samo, co w tych arkuszach takich standardowych, CKE, w takich standardowych zadaniach, które znasz, kojarzysz, tylko najpierw musisz jeszcze wpaść na to, że właśnie o to im chodzi, że napisali dokładnie to samo, tylko w innych słowach. Użyli właśnie jakichś innych własności do opisu tego. Co już znasz, więc y, bardzo często trzeba się troszeczkę zastanowić nad tymi zadaniami, a potem, jak już wiesz o co chodzi, jak już zrozumiesz, co od ciebie chcą, to zadanie okazuje się całkiem proste. I takie, wydaje mi się, były właśnie te zadania tutaj. Zapraszam Cię do obejrzenia jeszcze innych naszych nagrań na kanale ETRAPES z maturami z nowej ery, z innych wydawnictw, z, z maturami z CKE, tych oryginalnych z maja, również tych w drugim terminie, z czerwca, również tych poprawkowych z sierpnia. E, znajdziesz na naszym kanale już no, ponad 20 różnych arkuszy, więc masz naprawdę grube godziny e, nauki razem z nami. Zapraszam Cię też na moje kursy e, przygotowujące do matury podstawowej, kurs właśnie Właśnie Do podstawy jest w dwóch częściach. Każda część zawiera pięć lekcji i te dwie części to jest łącznie 40 godzin nagrania z dokładnym tłumaczeniem ogromnej ilości zagadnień, które mogą cię spotkać na egzaminie maturalnym, z ogromną ilością wskazówek i takich dodatkowych trików, których nie znajdziesz w podręcznikach, a które bardzo przydają się podczas właśnie egzaminu maturalnego. Zapraszam cię również na kurs do matury rozszerzonej i kurs funkcji, który ten Przedstawić ci naprawdę porządnie od A do Z. W tym filmiku to już wszystko. Dziękuję Ci w takim razie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.